Wysoki Sądzie, najprzód sąd pozwoli, że podziękuję moim mecenasom za to, że powiedzieli tyle miłych słów o mnie i tak się zaangażowali i bronią mnie od początku tej sprawy za darmo. W przeciwieństwie do poprzednich mecenasów, którzy potraktowali mnie w tej historii trochę podobnie jak Aleksander L. Lichocki, na zasadzie konia trojańskiego. Nie będę już mówił nazwiska, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Wysoki Sądzie, mam nadzieję, że Wysoki Sąd pozwoli mi na to, bym troszkę wydał czasu Wysokiemu Sądowi. Ja wiem, że czas wszystkich nas jest cenny, ale Wysoki Sąd wie o tym, że ja walczę o życie. Że tu nie chodzi o to, czy ja zostanę skazany na 2 lata więzienia bez zawieszenia, jak chce pan prokurator, czy zostanę skazany w zawieszeniu. Jeżeli będzie jakikolwiek wyrok skazujący, to w zasadzie nie tyle moje życie, ale wszystkie sprawy, którymi ja się przez całe życie zajmowałem, zostaną zamordowane, będą bez znaczenia. Jakie znaczenie mają ustalenia działania przestępcy? Tak naprawdę stawką tej historii, tej sprawy jest nawet nie tyle mój los i mojej rodziny, choć to też jest oczywiście dla mnie szalenie istotne, ale w zasadzie wszystko to, czym się zajmowałem przez całe życie, a co jest ważniejsze niż ja. Wysoki Sądzie, dlatego bardzo poproszę o tą cierpliwość. 2 godziny, tyle mniej więcej powinienem zająć. Chciałem podzielić swoje wystąpienie na 2 części. Jedną, bardziej ogólną, która może Wysokiemu Sądowi się może nie tyle nie spodobać, co może Wysoki Sąd uzna go za tą pierwszą część, za nie do końca potrzebną, bo ona będzie pewnego rodzaju, w pewnym sensie sięgała do korzeni. Ale wydaje mi się, że trudno będzie opowiedzieć mi o tej drugiej części, już takiej bardzo, bardzo merytorycznej, bez opowiedzenia o tej pierwszej, bo one się ze sobą wiążą. Moim zdaniem, w moim przekonaniu wiążą się w sposób nierozerwalny. Dlatego bardzo proszę o cierpliwość Wysoki Sąd i wszystkich Państwa, że zajmę te 2 godziny. Spotykaliśmy się tyle razy przez te lata, że myślę, że te 2 godziny to nie jest aż tak dużo czasu. Wysoki Sądzie, na początek krótko chciałbym się odnieść tak na gorąco, żeby pewnych kwestii nie zapomnieć, do tego, co powiedział pan prokurator, do tego, co powiedzieli moi obrońcy, tak krótko, telegraficznie porobiłem sobie pewne notatki, a potem w następnej kolejności chciałbym już przejść do omawiania tych części, tej pierwszej, bardziej ogólnej i tej drugiej, już takiej bardzo merytorycznej. Wynotowałem sobie to, co mówił pan prokurator, niektóre kwestie z tego, co mówili moi obrońcy. Mój mecenas, pan Waldemar Puławski, powiedział, że nie będzie odnosił się do godności, honoru prokuratora czy prokuratorów, a ja bym chciał się jednakowoż odnieść. Chciałbym zapytać, skąd się biorą tacy ludzie? Skąd się biorą tacy podli ludzie, którzy doskonale wiedzą, że nie zrobiłem nic złego, a mimo to żądają kary pozbawienia wolności? Pan mecenas mówił tutaj o panu pułkowniku Tobiaszu. Wskazywał moje rzekome przestępstwa. Mówił o tym, że spotykałem się z tym, że mówiłem to, że chciałem tego. Skąd pan prokurator to wie? Bo tak zeznał pułkownik Leszek Tobiasz. Słowa, słowa i tylko słowa. Jestem przerażony tym, że prokurator, który, tak jak powiedział mój pan mecenas, powinien odróżniać fakty od ich interpretacji, nie odróżnia tej podstawowej kwestii. Co jest w tej sprawie faktem? Słowa Tobiasza to jest fakt. Cała reszta to jest interpretacja. I nie ma nic więcej poza interpretacją słów pułkownika Tobiasza i od pewnego momentu wspierającego go pułkownika Lichockiego. Mnie nie dziwi to, że pan prokurator zażądał dla pułkownika Lichockiego 2 lat więzienia w zawieszeniu. Bez zawieszenia przyznam, że byłbym zdumiony, gdyby było inaczej, bo znam rolę Aleksandra Lichockiego w tej sprawie. Wiem o tym, jaka jest ta rola. Mówię o tym od samego początku, od roku 2011.
że Aleksander Lichocki jest w tej historii koniem trojańskim, ułożonym bardzo dawno temu z prokuraturą. Nic mu się miało nie stać. I jak dzisiejsze żądanie prokuratora wskazuje, nic mu się w tej historii nie stanie najprawdopodobniej. Ten człowiek, pułkownik Aleksander Lichocki, to jest ta krynica prawdy, uczciwości, praworządności, poczciwości. A jestem tym czystym złem. On ma dostać wyrok w zawieszeniu. Ja mam iść do więzienia. Według pana prokuratora to jest sprawiedliwe. Pan prokurator mówił o tym, że tak jak powiedziałem, robiłem mnóstwo rzeczy. Ale nie powiedział właśnie w oparciu o co tak twierdzi. W oparciu o słowa i wyłącznie słowa pułkownika Tobiasza. Na potwierdzenie tych słów pan prokurator wskazuje bilingi rozmów, że w tym i w tym okresie było ich 28, a w tamtym 40. Ja prosiłem Wysoki Sąd, by sięgnąć gdzieś do historii różnych połączeń, żeby zobaczyć, że częstokroć tych rozmów albo prób kontaktu było znacznie więcej niż w tym okresie, na który wskazuje pan prokurator. Bo co to znaczy połączenie? To znaczy próba dodzwonienia się, nie ma, włącza się poczta, potem kolejna. Często były takie sytuacje. Gdybyśmy przeanalizowali historię, zwłaszcza, że w tamtym czasie Leszek Pietrzak przecież występował w moich programach. Byłem dziennikarzem, który pracował w programie 30 minut, gdzie Leszek Pietrzak występował. Byłem dziennikarzem, który pracował w programie Oblicza Prawdy w Telewizji Polskiej w Lublinie, gdzie Leszek Pietrzak był stałym ekspertem. W każdym programie, w każdym odcinku występował. To wszystko pan prokurator pominął. To są niby takie drobiazgi, ale to są bardzo istotne drobiazgi. Pan prokurator wspomina tutaj o świadkach. Przywołał czterech, jeżeli dobrze naliczyłem. Pułkownik Leszek Tobiasz, pułkownik Aleksander Lichocki, pani Barbara Tobiasz, pan Jarosław Jakimczyk. Zacznę od mojego byłego kolegi redakcyjnego, z którym nigdy pracowałem, a który można sprawdzić, gdzie dzisiaj jest, z kim się związał, z jakimi osobami, czy mówiąc wprost, z jakimi służbami. Ale co powiedział Jarek Jakimczyk? Co powiedział? Powiedział tylko tyle, że pułkownik Leszek Tobiasz przyszedł do niego i powiedział mu, że słyszał, że ma jakieś dowody na rzekomą korupcję. Ani słowa o mnie. Jakimczyk nie zeznał. Co powiedziała pani Barbara Tobiasz? Pan prokurator, zdaje się, nie zna akt tej sprawy. Przecież jeżeli sięgniemy do akt tej sprawy, to bez problemu można sprawdzić, że pani Barbara Tobiasz w tym sądzie powiedziała, w jaki sposób rozpoznała Wojciecha Sumińskiego. Powiedziała, kiedy oglądaliśmy w telewizji jakiś tam materiał dotyczący zatrzymania Sumińskiego, to mój mąż, nieżyjący Leszek Tobiasz, pułkownik, powiedział, o, to jest ten człowiek, z którym ja się spotykałem. Innymi słowy, o tym, że to ja, pani Barbara Tobiasz dowiedziała się ze słów swojego męża, który jej powiedział, że to ja. I to ma być dowód na cokolwiek? Przecież to byłby kabaret, gdyby to nie było straszne. Pani Tobiasz mnie nie rozpoznała, tylko jej mąż powiedział, że to ja. I to dla pana prokuratora jest dowodem. To sąd bez problemu znajdzie w aktach tej sprawy. Aleksander Lichocki, jego wiarygodność. Zeznawał, zadawałem wiele pytań pułkownikowi Aleksandrowi Lichockiemu na tej sali. Wysoki Sąd na pewno pamięta, jak bardzo plątał się w zeznaniach, wycofywał, zmieniał. W pewnym momencie zamilkł, bo nie miał nic do powiedzenia. Będę o tym mówił w dalszej części, dość szeroko. Tu tylko jeden z bardzo wielu przykładów tej wiarygodności. Poproszę o załączenie tego wyroku. Wyrok z 8 grudnia 2010 roku. Poproszę o załączenie Sądu Okręgowego w Warszawie, kiedy firma Megagaz, firma służb tajnych, o której pisałem artykuły przez wiele lat, próbowała mnie zniszczyć w najtrudniejszym momencie mojego życia. Gdy zostałem bez dokumentów, bez niczego, bo mi wszystko zabrano, wytoczyli mi procesy karne i cywilne o kilkaset tysięcy złotych. Gdybym przegrał, poszedłbym z rodziną pod most. Pułkownik Aleksander Lichocki w tamtym czasie już pracował całą parą przeciwko mnie. W tym sądzie także występował przeciwko mnie. W Sądzie Okręgowym w Warszawie. Nie wiem jakim cudem, nie mając dokumentów, ale mając
Dużo dobrych osób, które postanowiły mi pomóc w tej trudnej dla mnie sytuacji. Udało mi się uzyskać korzystny dla mnie wyrok przeciwko firmie, która miała 3 kancelarie adwokackie, ja nie miałem żadnego, przeciwko Megagazowi. I wygrałem przed Sądem Okręgowym w Warszawie, a potem przed Sądem Apelacyjnym. Z bardzo zresztą miłymi słowami obu tych sądów na rzecz mojej pracy. Ale nie o tym teraz mowa. Skupię się na dwóch zdaniach Aleksandrze Lichockim. Co Sąd Okręgowy w Warszawie pisze o wiarygodności tej krynicy prawdy pułkownika Lichockiego? W zakresie zeznań roli świadka w biurze turystycznym, w szczególności roli, jakiej odgrywali tam koledzy świadka, także byli oficerowie służb specjalnych, zeznania należy uznać nawet nie tyle za niewiarygodne, co urągające podstawowym zasadom logicznego myślenia. To o pułkowniku Aleksandrze Lichockim. Sąd nie dał także wiary zeznaniom powoda w zakresie, czyli pułkownika Lichockiego, w jakim przedstawiał potencjał spółki Megagaz w okresie przed udziałem przetargu na budowę trzeciej nitki rurociągu Przyjaźń. Albowiem DAG zostały załączone potwierdzające stan faktyczny zatrudnienia, dokumenty potwierdzające stan faktyczny zatrudnienia w spółce. I tak dalej, i tak dalej. To jest tylko jeden z bardzo wielu przykładów tej wiarygodności Aleksandra Lichockiego. Tu na tej sali było ich znacznie więcej. Wiarygodność pułkownika Tobiasza, o, to już jest historia na długą zimową noc. To już jest opowieść na długą zimową noc. W oparciu o jakiego człowieka, co zresztą zawarte jest w akcie oskarżenia, prokuratura zbudowała ten akt oskarżenia. Kim był nieżyjący pułkownik Leszek Tobiasz? Ciężko mówić o zmarłych źle, ale przecież jesteśmy w tym sądzie, na tej sali, żeby ustalić prawdę. Trudno mi mówić o pułkowniku Tobiaszu dobrze. Bardzo trudno. Kim był, gdy żył pułkownik Leszek Tobiasz? Przestępca skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Człowiek, który oskarżał innych o przestępstwa, których nie popełnili. Szantażysta księdza arcybiskupa Peca w sprawie Anioł. Człowiek, który inwigilował Kościół katolicki. Człowiek, którego życie było pasmem intryg i niszczenia innych istnień ludzkich. Trudno mniejszą wiarygodność niż wiarygodność pułkownika Leszka Tobiasza. Ale dla prokuratury był wiarygodny. Co zyskał? Pan prokurator powiedział, nic nie zyskał. Jak to nic nie zyskał? Przecież w czasie, kiedy rozpoczął tą swoją kombinację operacyjną, tą swoją prowokację, toczyły się przeciwko niemu postępowania karne w prokuraturze garnizonowej. Są załączone do akt sprawy numery tych spraw, a nawet były ściągnięte akta z prokuratury garnizonowej. Co się stało z tymi sprawami, gdy pułkownik Tobiasz rozpoczął swoją grę i poszedł na współpracę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po tym słynnym spotkaniu, wyjątkowym spotkaniu, nie było drugiego takiego spotkania w historii naszego kraju, z marszałkiem Sejmu, szefem ABW, szefem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czyli z panem Komorowskim, Bondarykiem, Grasiem. Spotkania, z którego nie pozostał nawet żaden ślad, żadna notatka nie została sporządzona. I czym było to spotkanie? Spotkaniem towarzyskim kolegów, przyjaciół. To jest zdumiewająca historia. Zdumiewająca. Nie było drugiego takiego spotkania. Po tym spotkaniu, co się dzieje ze sprawami pułkownika Leszka Tobiasza? Pojawiają się pewni ludzie w prokuraturze garnizonowej i zabierają wszystkie te akta. Co pan pułkownik Leszek Tobiasz zyskał? Wyczyszczenie wszystkich jego spraw karnych. To nie jest zysk? Panie prokuratorze? Przepraszam, mam się zwracać do Wysokiego Sądu. To nie jest zysk? Pod jakim argumentem zabrano te wszystkie sprawy i zawieszono wszystkie postępowania karne w stosunku do pułkownika Leszka Tobiasza? Zawieszony jest paragrafu, z którego zawiesza się sprawy w stosunku do osób, które się ukrywają bądź są tak obłożnie chore, że nie mogą brać udziału w postępowaniu sądowym. Pułkownik Tobiasz nie był chory, nie ukrywał się.
szykował się na placówkę, na wyjazd na placówkę dyplomatyczną do Kazachstanu. To miał być jego kolejny zysk. Z jednej strony wyczyszczenie wszystkich spraw karnych, z drugiej strony ekspediowanie go na placówkę do Kazachstanu. To miała być nagroda za jego przestępczy udział w tej historii. Pierwszą część się udało zrealizować. Wszystkie sprawy zabrano, Tobiaszowi nic się nie stało. Zostały zawieszone. Z tego paragrafu, o którym mówiłem, chociaż jest to jakiś paradoks, bo był zdrowy, nie był chory, nie ukrywał się, a jednak zawieszono z tego paragrafu, o którym mówiłem. Drugiej rzeczy nie udało się zrealizować, bo pan pułkownik Reszka rzucił papierami stół, powiedział po moim trupie. Nie doszło do wyjazdu pułkownika Tobiasza na placówkę. Ale swój zysk osiągnął, efekt osiągnął. Zamiast być może być w tej roli, w jakiej ja jestem, i to w wielu sprawach, uzyskał święty spokój, uzyskał wyczyszczenie, immunitet. Jak to można nazwać, jeśli nie zyskiem? Wielkim zyskiem. Mówiłem o honorze, o godności, bo pan mecenas mój wspomniał o tym. Pan prokurator wyciąga tu różne interesujące rzeczy. Wyciąga pieniądze, które Aleksander Lichocki przelał na moje konto. Nie mówi już o tym, że te pieniądze błyskawicznie mu oddałem. Pan prokurator mówi o tym, że na rok 2008 mamy, że jest jakaś sprawa dotycząca Armil, kolejna pułapka pułkownika Lichockiego. Mówimy o roku 2008 cały czas. O roku 2008. I niemal na jednym wdechu pan prokurator mówi, nie będę zajmował się, nie interesują mnie zeznania pułkownika Budzyńskiego i pana Winiarskiego, bo one dotyczą okresu roku 2008. Mnie interesuje, mówi pan prokurator, tylko grudzień 2006 i styczeń 2007. Nie będę więc się odnosił do zeznań pułkownika Budzyńskiego, bo one odnoszą się do okresu początku roku 2008. Pyta w takim układzie, co w tym akcie oskarżenia, jakim prawem pan prokurator mówi o rzeczy dotyczącej Armilu, tej pułapki Lichockiego zastawionej na mnie z rzekomą pomocą dla jego żony dotyczącej pieniędzy. Przecież to był rok 2008, Wysoki Sądzie, nie mówię do prokuratora. Więc jeżeli jest coś na rękę prokuraturze, to chętnie sięga do roku 2008. Ale jeżeli coś podważa akt oskarżenia, to prokurator mówi, mnie to nie interesuje, bo to wykracza poza okres grudzień 2006, styczeń 2007. Hipokryzja najwyższych lotów. Trudno większą hipokryzję. Ja w związku z tym pytam, co w tym akcie oskarżenia robi mnóstwo rzeczy z roku 2008? Podsłuchy, billingi i w aktach sprawy. Co robiąc rzeczy z roku 2008, skoro pana prokuratora interesuje tylko grudzień 2006, styczeń 2007, kiedy cała masa materiałów, które tu leżą przed Wysokim Sądem, to jest rok 2008. Co zrobić z tym aktem oskarżenia, który zawiera rzeczy z roku 2008, o których pan prokurator mówi, że go nie interesują? Mam pewną propozycję, co z nim zrobić. Tyle jest wart ten akt oskarżenia. Tyle jest wart, panie prokuratorze, ten akt oskarżenia. I państwa praca, państwa podłość. Pan mecenas Puławski mówił o tym, że rzeczywiście, gdyby poszedł do aresztu, to historia mogła się potoczyć zupełnie inaczej. Prawdopodobnie mogło tak być. Nie znam swojej odporności. Nie wiem, co by było, gdyby. Rozmawiałem z wieloma ludźmi jako dziennikarz, którym różni prokuratorzy, podobnie podli, zafundowali tak zwany areszt wydobywczy. Prysznic raz w tygodniu, spaceniak raz w tygodniu, zero odwiedzin, zero kontaktów z rodziną, na zewnątrz rodzina poddana represjom i presji. W takiej sytuacji, zwłaszcza jak ma się dzieci, można zrobić naprawdę rzeczy różne. Nie wiem, co by było, gdybym rzeczywiście wtedy trafił do tego aresztu, jak prokuratorzy chcieli. Nie wiem. Dobrze, że tego nigdy nie sprawdzimy, bo rzeczywiście trudno powiedzieć, co by było, gdyby było. Ale
można powiedzieć, że udało się prokuratorom osiągnąć pewien sukces. Pan prokurator mówi do mnie o karze. Żąda kary 2 lat pozbawienia wolności. Szkoda, panie prokuratorze, szkoda, przepraszam, wysoki sądzie, że pan prokurator, że nie możemy cofnąć się wstecz, żeby zobaczyć, co koledzy pana prokuratora zrobili z moją rodziną. Co zrobili z moją żoną? Do roku 2008 ufno, mieliśmy dom otwarty, po roku 2008 podjęła leczenie, bo nie potrafiła sobie dawać rady. W każdym człowieku widziała wroga. Co się stało z moimi dziećmi? Nigdy się nie odbuduje tego, co żeście zrobili z moją rodziną. Nigdy, przenigdy. Jeszcze śmiał mówić o karze. Karze za co? Po milionkroć poniosłem karę tego, że zaufałem ludziom, którym nigdy nie powinienem ufać. Nie za przestępstwa. Za błędy, które popełniłem, o których uczciwie piszę w książkach, ale daleko im do przestępstw. Nie ma takiej prokuratury, nie ma takiego sądu, żeby znaleźć moją rozmowę, która dotyczyłaby korupcji. Nie ma. Takich rozmów nigdy nie było. Nigdy. Rzeczywiście, to, że dzisiaj tu stoimy, że ja tu w ogóle stoję być może, to efekt tego, co na co zwrócił uwagę pan mecenas Puławski, że prokuratura w pewnym sensie przekręciła gwint śruby. Zdobili mi charakterystykę psychologiczną, uznali, że rzeczywiście zamknąć mnie w areszcie, dobrze mnie tam przeczołgać, rodzinę na zewnątrz i rzeczywiście osiągną efekt. Będę mówił o rzeczach, których nie ma. Byleby tylko wyjść, byleby tylko ratować rodzinę. Nie przewidzieli tego, że mogę się załamać i popełnić największy błąd swojego życia. A może właśnie nie błąd? Sam nie wiem, jak to oceniać. Z punktu widzenia religii błąd. Największy błąd. Grzech śmiertelny. Z innej perspektywy trudno to ocenić. Bo być może bym tu dzisiaj nie stał, gdyby nie ten błąd. I wtedy rzeczywiście ta konstrukcja się zawaliła. Co zaczęli robić prokuratorzy dalej? Nie odpuścili. Nie odpuścili. Gdy tylko wyszedłem, po 3 miesiącach czekały na mnie wezwania do kolejnych prokuratorów, w kolejnych sprawach. Pamiętam taką rozmowę z jednym młodym prokuratorem, młodym człowiekiem, który mi powiedział: panie Sumiński, w tym budynku jest tyle spraw, że jak się tak dobrze za pana weźmiemy, to do końca życia będzie pan miał co robić. Poszli blokiem. Poszli blokiem. Znałem wielu prokuratorów, różnych. Z niektórymi się nawet przyjaźniłem. Były takie sytuacje, gdzie częstokroć nawet graliśmy w piłkę. Byłem zapraszany na konferencje, czy byłem zapraszany nawet na pewnego rodzaju spotkania towarzyskie, jak to miało miejsce na przykład w Kazimierzu nad Wisłą. I widziałem te relacje. Prokuratora X z Krakowa, z Y z Warszawy, Z z Gdańska. Grupy wzajemnego wsparcia. Zadrzeć z nimi, zniszczą każdego. Obserwowaliśmy to w tej historii, w tej sprawie. Sędzia Piotr Gonciarek nie zostawił suchej nitki na prokuratorach, których tu nie widzimy na tej sprawie od wielu, wielu miesięcy. Pani Mamej, pan Andrzej Michalski, pani Jolanta Mamej. Ich poszanowanie dla prawa sędzia Piotr Gonciarek określił słowami: mają takie poszanowanie dla prawa, jak człowiek, który widzi na trawniku tabliczkę z wbitym napisem zakaz wchodzenia na trawnik, po czym wjeżdża tam koparką i buduje ziemiankę. Określał standardy zachowania prokuratorów Mamej i Michalskiego słowami szokujące, porażające, wstrząsające. I żądałby wszczęcia przeciwko nim śledztwo, by prokuratura wszczęła śledztwo. Co zrobiła prokuratura, konkretnie prokurator Mazurkiewicz? Umarzał. Sąd swoje, prokurator Mazurkiewicz swoje. Taki ping-pong trwał lata. A gdy wreszcie nie udało się, i ostatecznie wszystko szło w kierunku odebrania prokuratorom immunitetów. Co się w konsekwencji stało? Co zrobiła prokuratura tuż przed tym? Awansowała ich, żeby wzmocnić ich pozycję. To jest państwo prawa. To jest państwo prawa. Pójście blokiem.
Wysoki Sądzie, wspomniałem o tym, że chciałbym podzielić to swoje wystąpienie jakby na dwie części. Zacznę może od tej części pierwszej, o której powiedziałem, że może będzie mniej merytoryczna. Za to dla mnie, w moim przekonaniu, bardzo ważne, żeby zrozumieć tę sprawę, wyjaśnić tę sprawę od początku. Zajmie ona około godziny. Nie wiem, czy mam teraz to mówić ciągiem, czy... Jak... Tylko tak. Proponuję, żeby pan pierwszą część, około godziny, pan czołgów skończył, później zrobił przerwę i wykończył. I wtedy zrobię drugą część. Dobrze. Ta pierwsza będzie bardziej ogólna, więc wiem, że Wysoki Sąd woli konkrety. Ta druga będzie bardziej konkretna. W tej pierwszej części chciałem Wysokiemu Sądowi przedstawić pewnego rodzaju podłoże, żeby wyjaśnić, skąd się wzięły pewne mechanizmy. Do tej pory nie było po temu okazji, bo bazowaliśmy na bardzo takich konkretnych elementach dotyczących tej sprawy. Wysoki Sądzie, ja twierdzę, że zakładnikiem tej sprawy jest prawda. Myślę, że wszyscy, którzy śledzili ten proces od samego początku, a są tu osoby, które chodziły od początku, mają tą prawdę przed oczami. Ale nie każdy może ją dostrzec. Ta prawda jest poniewierana, jest niszczona w jakiejś mierze przez nawet nie tyle prokuratorów, którzy są w moim przekonaniu tylko pewnego rodzaju narzędziem. Telefon pana Miodowicza na biurko pana Michalskiego w momencie, gdy ja byłem przesłuchiwany, już nieżyjącego pana Konstantego Miodowicza. Kiedy pan Michalski odebrał, głośny telefon, więc słyszałem tę rozmowę, jak pan Konstanty Miodowicz dyscyplinuje pana Michalskiego i ten mu się tłumaczy mojej obecności i wtedy jeszcze mojego mecenasa Giertycha. Aż Giertych nie wytrzymuje, podchodzi do telefonu i mówi: Kostuś, dajcie im spokojnie pracować. To pokazuje tą niezależność prokuratury w tej sprawie. Dla mnie to był taki pewnego rodzaju sygnał. Więc ta prawda jest poniewierana nawet nie tyle przez prokuratorów, pewnego rodzaju narzędzie. Mówi o tym sędzia Piotr Gonciarek, że w tej sprawie to nie ABW pracowało dla rzecz prokuratury, tylko prokuratura na rzecz ABW, na zlecenie ABW. Idę właśnie przez tą wszechwładzę rządzącą. Ta prawda jest poniewierana. Żeby do niej dotrzeć, żeby ją pokazać, chciałbym właśnie Wysokiemu Sądowi pokazać korzenie, sięgnąć bardzo głęboko wstecz. Kiedy jesteśmy dziećmi, to myślimy o tym, że tak naprawdę sprawiedliwość dzieli się samoistnie, że prawda zawsze wygrywa z kłamstwem, dobro ze złem. Później okazuje się, że tak nie jest, że tak naprawdę trzeba wykonać wielki wysiłek na rzecz odkrycia prawdy. Ja się staram ten wysiłek wykonywać na tej sali od wielu, wielu lat. Nie wiem, z jakim skutkiem, to dowiemy się tego niebawem. Nie kreuję się na kogoś, kim nie jestem. Jestem człowiekiem upadłym, który popełni wiele błędów, który targnął się na swoje życie, złamał swoje zasady, wierzył, że nigdy tego nie wolno robić. Ale nie jestem przestępcą. Swoją służbę, bo tak to nazywam, jako dziennikarz, rozpocząłem w połowie lat 90. Proszę o tę cierpliwość, o tę godzinę ogólną. Na początku zastanawiałem się, jaki powinien być dziennikarz. Jakie powinien mieć cechy. Nie byłem dziennikarzem z zawodu, psychologiem dziecięcym. 2 lata pracowałem z dziećmi jako psycholog dziecięcy w pierwszym warszawskim przedszkolu integracyjnym. Wyjechałem na Podlasie, nie było pracy dla psychologa. Zacząłem pracować tam, gdzie praca była. Szybko trafiłem do Gazety Ogólnopolskiej, wówczas Dziennikarz Życie. Zastanawiałem się, zanim podjąłem tę pracę, jakie cechy powinien mieć dziennikarz, co powinien robić. Wydawało mi się, że bezwzględnie musi być uczciwy, że musi nawet na bok odłożyć swoje poglądy. Ja parę razy miałem takie teksty, gdzie pisałem nawet o ludziach, z którymi sympatyzowałem, bo każdy ma poglądy. Ale kiedy mi się wydawało, że coś jest nie w porządku, to że trzeba pisać nawet o tych, z którymi się sympatyzuję. Niektórzy koledzy mieli o to do mnie pretensje, którzy podzielali moje poglądy. Ja starałem się te poglądy odkładać. Przepraszam, że zrobię taki wtrend. Każdy ma poglądy. Wysoki Sąd też ma.
Bardzo będę prosił Wysoki Sąd, by oceniając tę sprawę, bez względu na to, jakie są, nie wnikam, nie znam, nie wiem, ale żeby te poglądy nie zamącały nam obrazu, żeby one były na boku, żebyśmy oceniali rzecz tak, jakbyśmy tych poglądów nie mieli, choć wiem, że jest to trudne. Ja na samym starcie tak próbowałem pracować. Próbowałem. Moja pierwsza praca, nas nikt nie uczył dziennikarstwa śledczego. Byliśmy pierwszym w Polsce zespołem dziennikarzy śledczych. Było nas czterech. Jacek Łęski, Rafał Kasprów, Jarek Jakimczyk i ja. To był pierwszy polski zespół dziennikarzy śledczych. Jak ktoś chce, może prześledzić los. Gdzie są w tej chwili koledzy, z którymi zaczynałem tę służbę? W pierwszym polskim zespole dziennikarzy śledczych. Od wielu lat są w PR-ze. Pracują za gigantyczne pieniądze na rzecz tych, których kiedyś opisywali. Od wielu lat. A gdzie jest Jarek Jakimczyk? Już to powiedziałem, mniej więcej. Nikt nie uczył nas dziennikarstwa śledczego. Ja uważałem, wierzyłem w to. Tak uważałem, że dziennikarstwo śledcze ma w sobie coś, że trzeba to wypracować. Nigdy nie uprawiałem czegoś, co na swój użytek nazywam dziennikarstwem rzutkowym. Dzisiaj materiał, pojutrze tekst. Nigdy tak nie robiłem. Dla mnie zawsze materiał czy dokumenty były tylko potwierdzeniem wiedzy, którą musiałem wychodzić od człowieka do człowieka. Mój pierwszy duży tekst dotyczący przestępczości nadgranicznej w Telespolu. Rok się kręciłem po tej granicy, zanim napisałem pierwszy tekst. Pierwszy duży tekst. Poznałem pogranicznika, oficera Straży Granicznej. On mi tak naprawdę otworzył oczy, pokazał pewne rzeczy. Był moim pierwszym takim ważnym informatorem. W ciągu jednego roku potrafił na tej granicy wyłapać 700 kradzionych samochodów. Wszyscy jego koledzy razem wzięci kilkadziesiąt. Było wiadomo, że jeżeli zostanie na tej granicy dłużej, to on pójdzie do więzienia, bo zrobią go w jakąś prowokację. Jeżeli jeden nie bierze, wszyscy inni biorą, to ten jeden za chwilę będzie siedział albo umrze. Bo jest zagrożeniem dla tych, którzy biorą. Ten oficer czeka na kogoś takiego jak ja. Ja czekałem na kogoś takiego jak on. Pomogliśmy sobie wzajemnie. Bardzo mi pomógł w rozeznaniu tej granicy. Tego, co tam się działo. Ale on był pewnego rodzaju ukoronowanie, bo wcześniej kręciłem się rok, poznawałem gangsterów, przemytników, którzy mówili o konkurencji. Nie mówili o sobie, mówili o innych, którzy psuli im interes. A tamci z kolei mówili o tych. Takie działanie krzyżowe. Zaprzyjaźniałem się, jeśli można tak powiedzieć w cudzysłowie, z jednymi i z drugimi. Zdobywałem informacje od tych, na tych, na krzyż. Później próbowałem to porównywać, weryfikować, gdzie leży prawda. Trwało to bardzo długo. Nie będę już opowiadał o wszystkich szczegółach, bo bardzo długi proces. Kiedy zacząłem pisać te teksty, miałem pierwszą bardzo trudną sytuację życiową. Próbowano podpalić mój dom, podpalono mi drzwi. Wybite okno. Pierwszy kryzys w mojej rodzinie. Żona się prowadziła na pół roku. Powiedziała, żebym to zostawił. Nie chciałem tego zostawić, bo już wtedy poczułem coś, nie waham się użyć tego słowa, co nazwałem misją. I dostałem jako jedyny dziennikarz w redakcji Życia, a podejrzewam, że jako jedyny w Polsce, dokumenty na fałszywe nazwisko. Mam je tu przy sobie, zachowałem je na pamiątkę. Skserowałem na rzecz Wysokiego Sądu, dostarczę je na nazwisko Stefan Kukulski. Legitymacja dziennikarska zarejestrowana z numerem 106, podpisana przez ówczesnego redaktora Tomasza Wołka. Pisałem teksty pod Stefanem Kukulskim. Wydawało się, że to dla mnie stanowi jakąś ochronę. Miałem jeszcze kilka innych osobowości, na które nie miałem legitymacji. Teksty o tym, co się działo nad granicą, pisało kilka osób. Tak naprawdę wszystkie pisałem ja. Nie dbałem o to, że omija mnie pewnego rodzaju splendor, pewnego rodzaju może, nie wiem, popularność, która jest przypisana do zawodu dziennikarza. Jeżeli dziennikarz robi dobre rzeczy, to towarzyszy temu pewnego rodzaju splendor. Ja się godziłem z tym, że tego splendoru nie będzie. Nie chcę używać wielkich słów, ale dla mnie ważna była sprawa, żeby coś pokazać, żeby odkryć, żeby położyć kres przestępstwu. Dlatego pisałem teksty przez kilka lat jako Stefan Kukulski. Później ten mój pseudonim został zdekonspirowany. To jest oczywiste, jeżeli o czymś wie kilka osób, to już nie jest to tajemnicą. Więc ten mój pseudonim został zdekonspirowany.
ale nie pisałem tekstów pod Wojciechem Sumnińskim. Dostałem drugą legitymację na drugie fałszywe nazwisko. Bo tak obiecałem żonie, Marek Janicki. Mam drugą legitymację podpisaną przez redaktora Tomasza Wołka. Cały czas splendor mnie nie obchodził. Obchodziło mi wyłącznie pokazywanie pewnych spraw. Prawdopodobnie byłem jedynym dziennikarzem w Polsce, który miał takie fałszywe legitymacje zarejestrowane. A jeszcze oprócz tego kilka innych postaci, które w rzeczywistości nie istniały, bo pisałem teksty pod kilkoma nazwiskami. Omijały mnie w związku z tym tak zwane dziennikarskie nagrody, inne rzeczy, które dla dziennikarzy czasami są ważne. Ja miałem jedynie tę pociechę, że wydawało mi się, że robię coś dobrego, coś istotnego, coś, co jest ważne i potrzebne. I to mi musiało wystarczyć. Kiedy po nagrodę deseldorskiego ministra Leszka Millera trzeba było pójść za teksty o przestępczości nadgranicznej, poszedł w moim imieniu Grzegorz Jankowski, późniejszy naczelny Faktu, wtedy sekretarz redakcji Życia. Ja nie mogłem pójść, bo przecież formalnie nie istniałem. Mówię to wszystko, żeby sądowi pokazać, co było dla mnie istotne, co było dla mnie ważne, na czym polegała moja praca, jak ona wyglądała. Bardzo rzadko przebywałem w redakcji. Nie byłem dziennikarzem, który siedzi gdzieś nad klawiaturą komputera od 8 do 16. Chodziłem po restauracjach. Od knajpy do knajpy, od miejsca do miejsca, po Polsce i po Warszawie i po całej Polsce, a bywało, że i także daleko poza Polską. Na tym polegała moja praca. Nie zdobywałem źródeł do swoich tekstów, informacji do swoich tekstów w redakcji, na telefon, tylko na rozmowach. Jakie to były rozmowy? Oczywiście o wszystkich szczegółach nie mogę powiedzieć. Ale to były właśnie takie rozmowy, jakie toczyłem częstokroć z Aleksandrem Lichockim. 100 rozmów o niczym. Czasami jakieś ogólne. Czasami jakieś półsłówka. Czasami jakieś takie rozmowy, które nie wiadomo było, o czym się toczyły. Po to, żeby przy tej 101 uzyskać coś konkretnego. Jakąś informację. Tak naprawdę z tamtego okresu tylko jeden tekst napisałem pod nazwiskiem, bo zostałem zdekonspirowany przy tym tekście, jeden jedyny, ale też go przyniosłem sądowi, żeby pokazać, jakimi sprawami się zajmowałem. Korpus szpiegowski, zostawię to także w aktach sprawy. Tekst dotyczący rosyjskich dyplomatów w Polsce, którzy tak naprawdę byli oficerami GRU. Po tym tekście 17 tak zwanych dyplomatów wyrzucono z Polski. Wyborcza się śmiała z tego tekstu, pisała: życie odkryło sensację, że woda jest mokra, bo wiadomo, że każdy agent, że każdy, albo że wielu dyplomatów to agenci obcych służb. Problem w tym, że ja na skutek pewnych rozmów, coraz głębszego wnikania w pewne środowiska, zdobyłem na to dowody. Nie miałem tylko faktów, ale miałem potwierdzenie tych faktów. Zdobyłem twarde dowody. W oparciu o te dowody nie można było inaczej, wyrzucono tych 17 dyplomatów z Polski. Jest o tym mowa w tym tekście. Zostali wyrzuceni jako agenci GRU. W odwecie Rosjanie wyrzucili 17 Polaków, jeden za jednego. To był jedyny tekst z takich dużych, jaki pisałem pod swoim nazwiskiem, bo zostałem przy nim zdekonspirowany. Trudno było udawać, że pisze go Kukulski czy Jankowski. Ale na ogół pisałem pod pseudonimem. Jak to się działo, że ci ludzie, różni ludzie, do mnie trafiali? Zaczęło się od tego teraz pola. Zgłosili się do mnie dwaj prokuratorzy, później bardzo ważni. Jeden był później prokuratorem apelacyjnym w Lublinie, Robert Bednarczyk, drugi Andrzej Molin. Poprosili mnie o pomoc przy tej sprawie. Powiedzieli: pan ma taką wiedzę, że pan nam pomoże, jeżeli pan zechce. Powiedziałem, że pomogę. Podobnie powiedziałem policjantom z Komendy Głównej Policji, którzy przez pewien czas dawali mi ochronę po tym, jak próbowano podpalić mój dom. Później się okazało, że w oparciu o tą wiedzę udało się bardzo dużo rzeczy zmienić na tej granicy. Został zdymisjonowany szef Urzędu Celnego w Terespolu, zastępca Nadburzańskiego Działu Straży Granicznej. Na granicę przyjechał śmigłowce Marek Papała, świętej pamięci generał, wtedy komendant główny policji. Zaczęło się istne pandemonium, dużo zmian. A mój pogranicznik został przeniesiony, nie powiem gdzie, w bezpieczne miejsce. Taki był układ. Mój i policjantów z Komendy Głównej Policji. Ja wam tego człowieka przedstawię za jego zgodą, ale wy go stąd zabierzecie, żeby był bezpieczny. I tak się stało.
I tak się stało. Później dochodzili kolejni ludzie, oficerowie Urzędu Ochrony Państwa, prokuratorzy, oficerowie Centralnego Biura Śledczego, różni. Co łączyło tych ludzi? Co łączyło tych ludzi? Myślę, że żeby to powiedzieć, to na jakimś przykładzie, choćby takim przykładzie jak sprawa najważniejszego do dziś, najbardziej znanego, dziś już mającego status celebryty, świadka koronnego, Jarosława Sokolskiego, pseudonimasa. Dostałem wtedy ściśle tajne dokumenty. Te same dokumenty, w oparciu o które pan prokurator Michalski żądał aresztu do mnie. Dla mnie, kiedy powiedział w sądzie, kiedy sąd mnie chciał wypuścić, pozwolił mi odpowiadać z wolnej stopy za kaucją i stawianiem się na policji, ale przecież u Sumińskiego znaleziono mnóstwo tajnych dokumentów. Trzeba zweryfikować, co on z nimi robi, skąd on je ma. To był argument pana prokuratora Michalskiego, że miałem tajne dokumenty i trzeba w związku z tym trzymać mnie w areszcie. Przecież na tym między innymi polegała moja praca. Żeby zdobywać pewne rzeczy, które ukrywano przed opinią publiczną, a odnośnie których opinia publiczna miała prawo je poznać, ukrywano, manipulowano, oszukiwano opinię publiczną. Uważałem, że te dokumenty są własnością społeczną. Że nie wolno tego robić. Nie wolno robić takich rzeczy, jak zdobione na przykład z historią masy, o której zacząłem Wysokiemu Sądowi mówić. Pewien prokurator, oczywiście nieważne kto, nie wolno mi tego nigdy powiedzieć, miał dosyć hipokryzji. O co chodziło? Sokołowski mówi bardzo dużo o gangsterach, o tym, że do siebie strzelają, wsadzają, robią interesy na narkotykach, haraczach. Starał się generalnie omijać polityków i służby tajne, ale w paru punktach powiedział za dużo. Powiedział, że Sojusz Lewicy Demokratycznej zawarł układ w kwestii podziału automatów do gier z mafią pruszkowską. Co w związku z tym postanowiono, co w związku z tym prokuratorzy zrobili z tą historią? Odłożyli część akt na bok, zamknęli w pancernym sejfie, uznając, tego nie ma. Interesują nas gangsterzy, politycy i służby tajne nie. Dawali mu do zrozumienia, żeby o tym nie mówił. On to zrozumiał, gryzł się w język, ale to, co powiedział, zostało zanotowane. Dlaczego tak zrobili? Bo wtedy SLD rządziło Polską. Premierem był Leszek Miller, prezydentem Kwaśniewski, szefem służb Barcikowski. Jak ci prokuratorzy mogli więc uznać te zeznania masy, który był uznawany za krynicę prawdy, że te zeznania dotyczące SLD włączyć do akt sprawy? Trzeba było albo pokazać, że masa kłamie, a wtedy być może trzeba by zrewidować wszystkie jego zeznania dotyczące zarządu Pruszkowa, który poszedł do więzienia, albo trzeba by się wziąć za polityków SLD, ale przecież prokuratorzy mają przełożonych, a oni swoich przełożonych. Jak więc można było się wziąć za polityków SLD? Odłożono na bok. Uznano, że masa jest wiarygodna do połowy. Dokładnie do tej połowy, gdzie mówi o gangsterach. Jak mówi o politykach, już nie. Mnie jeden prokurator powiedział, nie może tak być. Świadek koronny jest albo w całości prawdomówny, albo przestaje być świadkiem koronnym. Nie można być do połowy prawdomównym, będąc świadkiem koronnym, tak jak nie można być do połowy w ciąży. A tu uznano, że można być do połowy w ciąży. Ktoś miał dość tej hipokryzji i tak całość dokumentów trafiła w moje ręce. Całość. Ja to próbowałem opublikować i wtedy pierwszy raz omal nie trafiłem do więzienia. Po raz pierwszy. Z wielką trudnością udało mi się opublikować tylko fragmenty. Na całość nie zdecydowała się redakcja, bardzo naciskana przez pana Tobera, redakcja tygodnika Wprost. Do Matka Króla, Staszka Janeckiego, Piotra Gabriela przychodzili różni ludzie. Raz za razem wpadałem na Tobera, rzecznika rządu, rzecznika Leszka Millera, premiera. Wiedziałem, że walka idzie o to, czy Wprost będzie, czy nie będzie. Gazetę można zabić, odcinając ją od rynku reklam. Wiedziałem, jaki problem jest dla redakcji ta moja wiedza, to, co przyniosłem, te dokumenty. Po kilku miesiącach udało się opublikować tylko pewne fragmenty, drobne fragmenty, ale nawet w oparciu o te fragmenty postanowiono mnie zniszczyć. Prokuratura w Płocku wezwała mnie do siebie i zażądała ujawnienia informatora, grożąc mi karą pozbawienia wolności do lat 8 za ujawnienie tajemnicy państwowej. Prokurator powiedział wówczas, panie Sumniński, pańska publikacja naraziła na szwank bezpieczeństwo państwa polskiego. Nie naraziła na szwank. Naraziła na szwank bezpieczeństwo ludzi z SLD, którzy okłamywali opinię publiczną. Dlatego prokuratora to było to samo. Powiedziałem, mam immunitet dziennikarski, nie wydam informatora. My to załatwimy, powiedział. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego, odebrano mi immunitet, odebrano mi tajemnicę dziennikarską.
Przywiozę na ten temat artykuły ze sobą. Też poproszę o dołączenie Wysoki Sąd do akt, jeżeli to możliwe. Myśmy się odwołali. Trwał taki ping-pong przez rok. Po roku ostatecznie uznano, że nie dostanę aktu oskarżenia, chociaż to wisiało nade mną. Jeździłem do prokuratury w Płocku raz za razem. Ja wtedy się łudziłem, że może to moi koledzy dziennikarze, którzy się za mną ujmowali, może to ich działanie. To była złuda. Później zrozumiałem, że tak naprawdę, gdybym posunął się tylko o krok dalej, zrobiłbym jeszcze jeden kroczek, to już wtedy siedziałbym na takim miejscu, na jakim siedzę dziś. Pod byle pretekstem. Wysoki Sąd być może, nie wiem jak jest, być może myśli o tym, że tak się nie dzieje, że jesteśmy państwem prawa, że może są pewne drobne rzeczy, które nie działają jak trzeba, ale generalnie co do zasady jesteśmy państwem prawa. Ja myślę, że tak nie jest. W oparciu o wiele lat działalności dziennikarskiej twierdzę, że jest inaczej. Pamiętam, jak właśnie w tamtym czasie poznałem jedną historię, która może być uważana za quasi humorystyczną nawet, ale ona nie jest humorystyczna, tylko jest tragiczna. Do delegatury ABW miał przyjechać pułkownik generał Pruszyński, wiceszef tej służby w tamtym czasie, ale miał większe kompetencje niż Barcikowski, szef tej służby. Pułkownik Paliwoda był przerażony, bo te bardzo ostre były te takie wizyty. Zwołał zebranie oficerów, zapytał, jak możemy podjąć takiego gościa. Pada propozycja w hotelu czterogwiazdkowym. Nie, mówi, niedawno był w Katowicach, podejmowano go w Zamku Książąt Pszczyńskich, a my tu z hotelami będziemy wyjeżdżać. Pada druga propozycja, może w jakimś zajeździe. Nie, odpowiada pułkownik Paliwoda, w żadnym zajeździe. Przysiądzie się jakiś gangster, zrobią mu zdjęcia na tle generała, okaże się, że generał biesiadował z gangsterami, szukajmy czegoś innego. Któryś z oficerów rozeźlony mówi, może Kozłówka, muzeum. To był żart, ale pułkownik Paliwoda mówi, jasne, to jest świetny pomysł. Ale panie pułkowniku, ja żartowałem, mówi oficer, nie. To nie jest żart, podejmijmy go w Kozłówce, w muzeum. Nie takie rzeczy w USA zrobiliśmy, znajdźcie mi haka na dyrektora. Rozpoczyna się szukanie haka na dyrektora Bogu Ducha Winnego Człowieka, którego syn podnają tam pewną część obiektów. Żadne wielkie przestępstwo. Od nadużycie. Ale za chwilę pojawia się dyspozycyjny prokurator, prokuratura apelacyjna i mówi dobrze poszukać, dobrze popracować. Jakiś zarzut do kilku lat pozbawienia wolności się znajdzie. Jaki problem? ABW jedzie po dyrektora, przywożą przerażonego do siedziby i mu mówią, że będzie gościł generała Pruszyńskiego u siebie. Jest przerażony, bo grozi mu więzienie. Nie wiadomo za co. W konsekwencji generał Pruszyński nocuje w Kozłówce, w muzeum, w którym przed nim ostatnim gościem był Napoleon Bonaparte. Śpi w tym samym łóżku, w którym spał Napoleon Bonaparte. Następnego dnia przyjeżdża pułkownik Paliwoda, pyta, jak się spało, panie generale, liczy na pochwały. W ogóle nie spałem, bo łóżko było za krótkie. Nie przewidzieli, że w tamtym czasie ludzie byli mniejsi, a on miał 1,95 m wzrostu i w ogóle się nie wyspał. Potraktował to jako prowokację, jako pewnego rodzaju złośliwość. W efekcie pocięcie premii, obcięcie budżetu operacyjnego i tak dalej. Historia quasi humorystyczna, prawdziwa, autentyczna, ale popatrzmy na nią oczami na poważnie. W sprawie bez znaczenia. Jeden nocleg generała ABW. Szuka się prokuratora, który znajdzie zarzuty z niczego i się takiego znajduje. Szantażuje się ludzi, podejmuje różne działania operacyjne. W sprawie bez znaczenia. To proszę sobie wyobrazić, jakie działania są podejmowane w sytuacji, gdy sprawa jest naprawdę ważna. Na przykład w takiej, w jakiej tu w tej chwili jesteśmy. Do jakich działań dochodziło tylko to, co już wiemy i mogło dochodzić coś, czego nie wiemy. Ja wiem, bo otrzymałem takie informacje z ostatnich dni, że do samego końca ABW w starym składzie niszczyło dokumenty dotyczące tej sprawy. Tej sprawy, tam u siebie, w siedzibie ABW. Czyścili, patrzyli na wszystko, czy jeszcze nie ma czegoś, co ewentualnie mogłoby dla ABW być szkodliwe. W tej konkretnej sprawie, w której tu się znajdujemy. Wysoki Sądzie, dlaczego ci ludzie, dlaczego się do mnie zwracali? Dlaczego ja pozyskiwałem ich zaufanie? Dlaczego akurat mnie zaufali? Bo ja nie wydawałem informatorów. Bo ja działałem rzeczywiście w sposób specyficzny. Bo ja się z tymi ludźmi, nawet jeżeli ich nie szanowałem, bo często dzieliło nas bardzo dużo, to jednak w stosunku do nich byłem w pewnym sensie lojalny.
Nigdy nie wydałem informatora jedynym, o którym mówię. Jest siedzący tutaj obok, dlatego że wydali go inni dziennikarze na 100 sposobów. W telewizji, w radio, w mediach. Sam bym pierwszy nigdy o pułkowniku Aleksandrze Lichockim nie powiedział. Tak jak nie mówię o innych, którzy być może, gdyby byli na tej sali, mogliby mi pomóc. Ale nie mogą tu być. Bo to by było wbrew zasadom tego, co ja nazywam dziennikarstwem śledczym. Są pewnego rodzaju zasady. Jeżeli nie chcą, nie mogą być ujawnieni. Jedynym, który się ujawnił sam z siebie, był ten, który mnie szczerze nienawidził do niedawna. Pułkownik Budzyński, miał do mnie straszny żal. O tym opowiem później. Ale ja sam z siebie nie mogę ujawniać. Był na tej sali prokurator Witkowski, mógł bardzo dużo powiedzieć. To jest kolejna sprawa, jakże dla mnie ważna, jakże dla mnie kluczowa. Kolejna sprawa. Sprawa śmierci księdza Popiełuszki, ja wiem, że być może dla Wysokiego Sądu, być może dla innych ludzi, co ma wspólnego sprawa księdza Popiełuszki ze sprawą, z którą się tutaj mocujemy od kilku lat. Przecież to był 84 rok, a tutaj zupełnie inne wydarzenia, zupełnie inna historia. Ale otóż ma. I Andrzej Witkowski mógłby o tym opowiedzieć. Mógłby. Gdyby właśnie mógł. Ale gdyby spróbował, o czym ja nie pomyślałem zawczasu, ciągnąc go tutaj, być może nigdy nie wróciłby już do tej sprawy. Bo tak jest jeszcze szansa, że wróci i ją dokończy. Dlatego przyszedł i tak naprawdę wyszedł. Podobnie zachował się na moim procesie z Waldemarem Chrostowskim, kierowcą księdza Popiełuszki. Nie mógł powiedzieć za dużo. Parę słów, nic więcej. Inaczej nie mógłby wrócić do swojej sprawy, którą mam nadzieję dokończę. Może już niedługo. Co ta sprawa ma wspólnego, tamta, dotycząca księdza Popiełuszki, z tym, co tu i teraz? To jest właśnie siedzący obok mnie pułkownik Aleksander Lichocki. Doskonale wiedział, czym jest dla mnie ta sprawa. Wiedział, że jako młody człowiek mieszkałem przy ulicy Stołecznej, że w zasadzie codziennie chodziłem na mszę księdza Popiełuszki. Przed pójściem do liceum Stefanii Sępołowskiej na tej ulicy, dzisiaj ulicy Popiełuszki, wstępowałem na 7 rano na tę mszę, żeby posłuchać księdza. Miałem wtedy 15 lat. Bardzo mało, ale dość dużo, żeby jednak pewne rzeczy rozumieć. Pamiętam, jakim wstrząsem dla mnie, dla moich bliskich była śmierć kapelana Solidarności, który łączył całą moją rodzinę. Myśmy wszyscy byli żoliborzanami. Mieszkaliśmy tutaj wokół tego kościoła. Ten kościół nas łączył na co niedzielnych mszach, co miesięcznym mszach za ojczyznę. Aleksander Lichocki doskonale wiedział, czym jest dla mnie ta sprawa. Wiedział, bo jeżeli się z kimś człowiek spotyka 100 razy i więcej, to o pewnych sprawach się wie. I on doskonale z tej wiedzy korzystał. Doskonale z tej wiedzy korzystał. W pewnym sensie dawkował swoją wiedzę. Nie wprowadzał mnie na manowce. Raczej tego nie robił. Raczej nigdy. Generalnie jak nie chciał mówić, to nie mówił. Ale dawkował tą wiedzę. Wiedział, ja to traktowałem w pewnym sensie tak, jakby mnie tresował. Coś jak psy Pawłowa, bodziec reakcja. Kiedy tylko widział, że być może się odsuwam, gdzieś tam się pojawiała jakaś informacja, taka jak na przykład dotycząca śmierci oficerów Biura Śledczego MSW Trafalskiego i Piątka. Bardzo ważnej sprawy. To byli oficerowie, którzy mieli wiedzę na temat tej zbrodni. A później stali się pewnego rodzaju zagrożeniem. Nie chcę tu już opowiadać w szczegółach o kombinacji operacyjnej tej sprawy, choć może powinienem, bo być może wtedy sąd miałby wizję, obraz, jak działają służby tajne, że to nie jest metoda zero-jedynkowa, to nie jest biel i czern, tylko to są czasami wielopiętrowe kombinacje. To jest trochę tak, jak mówił tutaj w tym sądzie Piotr Wojciechowski, świadek, który mówił o tym, że sąd właśnie konsumuje kombinację operacyjną. Że nie można tej sprawy tak naprawdę w duchu prawdy rozeznać od początku do końca, jeżeli się nie wejdzie w tą sprawę właśnie oczami służb tajnych. Te rozmaite gry, tą grę, którą zrobiono ze śmiecią księdza Popiełuszki,
Dlaczego mówić, że to nie jest sprawa historyczna? 30 października 1984 roku wielkie autorytety III RP, panowie Mazowiecki i Geremek, spotkali się z Rakowskim, Kiszczakiem, Jaruzelskim, przyjaciele księdza Jerzego, z tymi, którzy wydali wyrok śmierci na niego. I rozmawiali o tym, jak dzielić między siebie Polskę nad umęczonym ciałem kapelana. Nigdy opinia publiczna nie poznała tych faktów, że takich spotkań później było więcej. Podpowiedziała się tylko Magdalence i Okrągłym Stole. Nie dowiedziała się, że prawda o śmierci księdza Jerzego została złożona na ołtarzu pewnych porozumień w III RP. Teraz dopiero może wyjdzie to na światło dzienne. Być może. Być może. A później niszczono wszystkie osoby, które się tym zajmowały. Prokurator Witkowski, który to był, mógłby o tym najwięcej opowiedzieć, jak był niszczony. Aleksander Lichocki był dla mnie bramą w tej sprawie. Był dla mnie bramą do wejścia na tą sprawę. Wiedziałem, że jako ostatni szef kontrwywiadu PRL miał wiedzę. Miał wiedzę. I ją rzeczywiście miał. Bo tam, gdzie mówił prawdę, bo tam, gdzie coś na ten temat mówił, gdzie tą wiedzę dawkował, to mówił prawdę. Weryfikowałem to później na wiele sposobów. Mówił bardzo mało, ale mówił prawdę. Generalnie nie zwodził. Wysoki sądzie, na tym polegała moja praca. Ja próbuję... Dlaczego ja to wszystko sądowi mówię? Dlaczego ja opowiadam o tych wszystkich historiach? Terespol, Masa, Pruszków, agenci GRU, ksiądz Popiełuszko. Dlaczego ja to wszystko mówię? Bo bardzo mi zależy, żeby Wysoki Sąd zrozumiał, na czym polegała moja praca. To była właśnie taka praca, która polegała na tym, że posługując się często fałszywymi tożsamościami, że człowiek wchodził w pewną rolę, coś udawał, żeby coś zdobyć. Oczywiście zawsze pilnowałem cienkim czerwonej linii. Pamiętałem o pewnych ludziach, na przykład o takim policjancie, nie pomnę w tej chwili imienia, pamiętam jego nazwisko. Dziwne nazwisko, ale takie miał. Nazywał się Leszcz. Został skazany właśnie za to, że gdzieś tam w zawieszeniu, ale jednak przekroczył gdzieś tą cienką granicę ze swoim informatorem. Ja się pilnowałem, by tego nie zrobić, by tej granicy dochować. Pamiętałem o tym, że można podejmować pewne gry, można w nich uczestniczyć, ale trzeba się cały czas pilnować. Oczywiście byłem rozgrywany, miałem pełną świadomość, także przez siedzącego obok mnie człowieka. Opisuję to uczciwie w moich książkach. Nie kreuję się na bohatera, nie jestem nim. Jestem normalnym, słabym człowiekiem, który upadł, z Bożą pomocą powstał, choć miałem nigdy nie powstać. Chociaż czy tak do końca powstał, to trudno mi to powiedzieć. Jeżdżę na spotkania, rozmawiam z ludźmi, dostaję wiele słów poparcia, piszę książki. Powiedzmy, że gdzieś funkcjonuję. Już może nie jako dziennikarz, bardziej jako ktoś, kto próbuje pisać książki. Ale czy tak naprawdę powstałem? Trzeba by rzeczywiście, to jest nie do zrobienia. Jakby ktoś zamontował kamerę w moim domu, zobaczył, jak my żyjemy. Co z nami zrobili tacy ludzie jak pan prokurator? Co zrobili z moją rodziną? Ale nie poddajemy się, nie jestem tu po to, żeby się użalać. Tak naprawdę z miejsca, gdzie byłem, po miejscu, w którym byłem, coś w człowieku rzeczywiście pęka, bo jest taka granica strachu, po której się zaczyna coś w rodzaju spokoju. I się rodzi w człowieku taka determinacja, żeby się nie poddać, żeby iść do przodu, bez względu na to, co przyniesie los, bez względu na błędy, jakie się popełniły. Iść do przodu, pokazać, jak to wszystko było naprawdę. To próbuję robić właśnie od lat. O tych błędach, o tych rozgrywkach, parę słów. Dwie takie historie, które myślę, że cośkolwiek pokażą, właśnie jak te służby grają. Pierwsza dotyczyła zdjęcia Aleksandra Kwaśniewskiego z Markiem Dochnalem. Wtedy, gdy Kwaśniewski był prezydentem, mówił, że nigdy się z nim nie spotykał. Za pośrednictwem pułkownika Lichockiego otrzymaliśmy zdjęcia, ja i moi przełożeni z tygodnika Wprost, że to nieprawda, że się spotykał. Mieliśmy dostać więcej tych zdjęć, warunek był jeden. Mają być opublikowane w poniedziałek, a spotykaliśmy się w piątek. Mieliśmy je dostać od nieżyjącego już, wcześniej rzecznika prokuratury apelacyjnej, Ryszarda Kucińskiego, a wtedy już wziętego adwokata z kancelarii przy Belwederskiej. Dostaliśmy te zdjęcia.
opublikowaliśmy. Chcieliśmy pokazać, że prezydent Polski kłamie. I wtedy Kwaśniewski wystąpił przed kamerami i powiedział: nie pójdę na komisję do spraw PKN Orlen, bo miał iść w poniedziałek. Po co mam tam iść? Zaśpiewać, zatańczyć? Nie pójdę tam. Dziennikarze się dziwili, dlaczego prezydent tak się zachował, a myśmy patrzyli, jak nas rozegrano. Gdybyśmy my tych zdjęć nie opublikowali, Kwaśniewski poszedłby stanu przed komisją i kłamał dalej, że nie zna Doknala i miałby problem, może nawet Trybunał Stanu, bo to nie jest takie proste skłamać przed komisją śledczą, sejmową. To mogłoby być trudne potem do odkręcenia, nawet dla Kwaśniewskiego, prezydenta. Ale myśmy to opublikowali w dobrej wierze, publikowaliśmy prawdę i wydawało nam się, że ważną rzecz. Ktoś za naszym pośrednictwem, siedzący obok mnie, pan, który według prokuratora jest kielnicą prawdy, mógłby powiedzieć, kto chciał, żeby Kwaśniewski dostał taki sygnał. Nie wiem czemu w taki sposób, a nie winny. Nie wiem czemu służby działają tak wielopiętrowo, tak dookoła, na okrętkę, a nie na przykład przez telefon czy jedno spotkanie. Tylko właśnie takie gry. Nie wiem tego, wielu rzeczy nie wiem. Ale wiem, że gdybyśmy my wtedy nie opublikowali tego tekstu, Kwaśniewski miałby problemy. Myśmy chcieli dobrze, pokazać prawdę, pokazać, że prezydent kłamie, okłamuje opinię publiczną, a wyszło źle. Ocaliliśmy skórę Kwaśniewskiemu. Dzięki siedzącemu obok mnie pułkownikowi. Rozegrano nas jak dzieci. Druga taka historia, która mi przychodzi na myśl. W roku 2004 pojawili się na tym rynku informatorzy, nie wiadomo skąd. Jeden był ministrem w rządzie SLD wcześniej, drugi był przedsiębiorcą, trzeci wiceprezesem wielkiego koncernu państwowego. Naftowego, tyle jeszcze powiem. Mieli informacje na każdy temat. Dostarczali nam te informacje hurtowo, można by rzec. Dla mnie Witolda Gadowskiego, Przemka Wojciechowskiego, reportera Radia Z, Mariusza Gierczewskiego i Leszka Misiaka. Dla naszej piątki. Myśmy je sprawdzali, zawsze były prawdziwe. Dostarczali też informacje politykom prawicy, między innymi Wassermanowi. Dziesiątki albo setki kolejnych rozmów w restauracjach. Kolejne gdzieś tam nocne poklepywanie się po plecach. Tylko po to, żeby coś tam ustalić, coś wydobyć. Rozmowy półsłówkami, ale z jakim efektem? Kiedy potrzebowaliśmy jakiejś informacji dotyczącej osoby czy człowieka, pojawiała się ta informacja nie wiadomo skąd. Mieli te informacje absolutnie kapitalne. I nagle po półtora roku takiego działania w stosunku do nas i między innymi do pana Wassermana świętej pamięci, który wykorzystywał te informacje w komisji do spraw PKN Orlen, znikają, nie ma ich. Myśmy myśleli, że coś im się stało, że ktoś im zrobił krzywdę, ale nie, byli. Nie chcieli mieć z nami kontaktu. Po prostu, jak my to nazwaliśmy, wyłączyli wtyczkę. Przerwali ten kontakt. I później się okazuje po kolejnych miesiącach, że jeden z nich chrzci swojego syna w podwarszawskiej miejscowości. A na tym chrzcie chrzestnym jest generał Marek Dukaczewski. Wysoki sąd może się domyśla nawet, bo gdzieś pobocze tej sprawy było także tutaj o tym. Taki był związek tych ludzi z Markiem Dukaczewskim, szefem WSI. Myśmy zrozumieli, że mieliśmy informacje wprost od WSI. Zadawaliśmy sobie pytanie, czemu WSI karmiło nas prawdziwymi informacjami? Ja na przykład od nich dostałem zdjęcia żony prezydenta Kwaśniewskiego, Jolanty Kwaśniewskiej, z panami Kuną Żaglem, poszukiwanym wtedy za udział w zabójstwie generała Papały, Edwardem Mazurem i rosyjskim szpiegiem Auganowem. Zdjęcie nieprzypadkowe, piją szampana czy jakiś inny trunek, przytulają się do siebie, robią frywolne miny, widać, że są przyjaciółmi. Takie zdjęcie żony prezydenta w takim towarzystwie, opublikowaliśmy to w Dzienniku Życie. Była z tego duża sprawa. Takie informacje o nich dostawałem ja i moi koledzy. W pewnym momencie zniknęli z tego życia, a potem się okazuje, że mieli za plecami WSI. Czemu WSI karmiło nas prawdziwymi informacjami? Informacjami, które biły w środowisko WSI, w środowisko SLD. Jedyne, co nam przyszło do głowy, nie ma innego wytłumaczenia, że budowali swoją wiarygodność wśród dziennikarzy i wśród polityków prawicy. Z pewnych powodów nieznanych nam przerwali tą operację, ale rzeczywiście dla mnie wtedy kluczowe, szokujące było zrozumienie, że trwało to półtora roku. Półtora roku dawali nam prawdziwe informacje. Ja wtedy pomyślałem, że ja się nadaję do tej pracy, że jestem jak harcerz przy zawodowcach, że oni budują coś na parę lat naprzód, a ja myślę najwyżej miesiąc albo dwa naprzód, najwyżej kilka. I były takie sytuacje, gdy miałem odejść z tej pracy, gdy wiele razy mówiłem, odchodzę, ale wtedy właśnie zawsze działo się coś, co mnie przy tej pracy trzymało. Gdy miałem odejść w roku 2004, po kolejnym rozegraniu,
Okazało się, że nie mogę. Bo prokuratorowi Witkowskiemu odebrano śledztwo w sprawie śmierci księdza Popiełuszki. Odebrano mu w 20. rocznicę zbrodni, w październiku 2004 roku. Pomyślałem, że muszę przy tej sprawie zostać, muszę ją kontynuować. Ona nie pójdzie drogą procesową, śledztwo będzie mordowane. Może pójść jedynie drogą dziennikarską. Że ja muszę po prostu walczyć o tę sprawę. Że może, być może użyję wielkich słów, ale być może po to się urodziłem, żeby tę sprawę wyjaśnić. Myślałem o tym trochę jako o testamencie i dla księdza Jerzego, i dla nieżyjącej mamy, i dla wielu innych, którzy chodzili ze mną na tę mszę, a których już w tamtym czasie nie było tutaj. Myślałem o tym, by odejść z tej pracy czy służby w roku 2006 też, gdy dowiedziałem się o procywili i o różnych przykrych sytuacjach. To już się zbliżamy do tego okresu. Myślałem o tym. Ale wtedy w dziwnych okolicznościach, nigdy niewyjaśnionych, zginął mój informator, ważny człowiek dla mnie i bliski. Ja miałem poczucie, że w jakiejś mierze za to odpowiadam. Miałem już w pewnym momencie dosyć tego, bo to nie była łatwa praca. Pamiętam, że kiedy pisałem o mafii pruszkowskiej, kiedy bałem się SLD z jednej strony i gangsterów z drugiej strony, spotykałem się z Rażniakiem, z Pershingiem, z innymi. Na dziesiątkach kolejnych spotkań. Być może powinienem mieć kolejny zarzut. Albo wiele zarzutów. Bo ja tak pracowałem przez wiele lat. Wysoki sądzie, jeżeli ja miałbym być skazany za to, to tak naprawdę powinienem chyba dostać dożywocie. Bo ja tak pracowałem od lat. I dlatego miałem takie efekty. Wyciągałem to, co zakryte, to, co skrywano przed opinią publiczną. Dlaczego oficer Centralnego Biura Śledczego powierzył mi materiały w sprawie procywili? Mnie, a nie komuś innemu. Bo wiedział, że zachowam się w porządku, że ich nie wydam, że będę etyczny, że będę dążył do wyjaśnienia tej sprawy, że tak łatwo się nie poddam. Jaka była argumentacja tych ludzi? Nie mamy się do kogo zwrócić. Taka była prokuratora, taka była oficera, taka była wielu innych. Mordują nam śledztwo. Rządzący, wszechwładza rządzących. Niszczy to, co zrobiliśmy. Nie powinno tak być. Jeżeli media nam nie pomogą, to nikt nam nie pomoże. Taka była ich argumentacja. Pewien paradoks, smutny albo tragiczny, polega na tym, że ci ludzie łamali prawo. Łamali prawo. Bo prokurator, który ujawniał mi ściśle tajne dokumenty, czy policjant, który ujawniał mi dokumenty ze śledztwa, czy jeszcze ktoś inny łamał prawo. Rozmawialiśmy o tym w wielu kręgach z wieloma kolegami, przyjaciółmi. Z ludźmi mądrzejszymi ode mnie, że jest coś takiego jak litera prawa i duch prawa. Jeżeli opinia publiczna jest oszukiwana, jeżeli jest mamiona, jeżeli przed nią ukrywa się bardzo ważne fakty, niszczy się ludzi. To ja uważałem po tych rozmowach wielu, że moją rolą jest odsłanianie przed opinią publiczną to, co jest jej w pewnym sensie własnością. Nie psułem otwartych śledztw. Nie było tak, że dla sensacji wchodziłem, śledztwo szło gdzieś dynamicznie i ja się wpakowywałem i coś publikowałem. Wchodziłem tam, gdzie śledztwo mordowano, gdzie spychano je na manowce, gdzie miano z tej sprawy zrobić proch i pył. Jak w sprawie księdza Popiełuszki, jak w sprawie procywili, jak w sprawie odłożonych na bok tajnych akt masy. Jak w wielu innych tego typu sprawach. Ja mówię tylko o najważniejszych rzeczach. Były takich spraw dziesiątki. Jeszcze raz zadam pytanie, po co ja to wszystko Wysokiemu Sądowi mówię? Bo zależy mi, żeby Wysoki Sąd zrozumiał, że dziesiątki, setki rozmów z Aleksandrem Lichockim, że oprócz tych rozmów były też dziesiątki, setki, a może tysiące rozmów z innymi, których nazwisk tu nie mogę przywołać. Że ja tak naprawdę w ten sposób pracowałem. Spotykałem się z ludźmi, częstokroć niebezpiecznymi. Nie robiłem tego dla splendoru, jak powiedziałem. Wydawało mi się, że nie splendor jest to najważniejsze. Tylko, że pokazanie czegoś, odsłonięcie czegoś, naprawienie czegoś. Że to jest to clue. Pan prokurator chce, żebym teraz był za to skazany. A Aleksander Lichocki, który przeszedł na drugą stronę, w zasadzie od początku
pełnił rolę konia trojańskiego w tej historii, zresztą wielu innych, jak później czas pokazał. To ma być ten przyzwoity, uczciwy człowiek. Wiem, że mam się zwracać do Wysokiego Sądu, nie do prokuratora, ale w tym jednym, jedynym wypadku zapytam, jak panu nie wstyd? Wysoki Sądzie, ja mógłbym tak jak mówi pan mecenas, powiedział, opowiadać o tych różnych historiach, tych różnych grach, kombinacjach do samego rana, ale oczywiście nie o to chodzi. Nie o to chodzi, bym ja tutaj Wysoki Sąd zamęczał, bym zamęczał tutaj zebrane osoby tymi historiami. Cały czas mówię, dlaczego próbuję o tym opowiedzieć. Żeby wyjaśnić, że na tym polegała moja praca. Wykonywałem ją najrzetelniej, najlepiej jak potrafiłem, całym sercem. Jak powiedziałem, nie uniknąłem błędów. Nie uniknąłem błędów. Być może ktoś na moim miejscu zrobiłby ich mniej, być może ktoś nie zrobiłby ich wcale. Mnie nikt dziennikarstwa śledczego nie uczył, bo nie miał kto. Ja byłem jednym z czterech pierwszych dziennikarzy śledczych w Polsce. Uczyliśmy się sami. Można by rzec na sobie. Do różnych moich kolegów dziennikarzy, którzy później pojawili się na rynku dziennikarskim, podchodzili ludzie służb tajnych. Do mnie też. Do mnie też. Nie po to, żeby być moimi informatorami, ale po to, bym ja pracował dla nich. Myślę, że każdy dziennikarz śledczy miał na pewnym etapie taką rozmowę, czy taką sugestię. Ja nie chciałem być chłopcem na posyłki. Wydawało mi się, że jeżeli wykonywać tę pracę, to wykonywać ją całym sercem. To jest dużo trudniejsze. Gdzie jest dziś Anna Marszałek? Dziennikarka nagradzana dziesiątki razy, przedstawiana jako krynica prawdy i wzór dziennikarstwa. A później po latach się okazało, co strzał, to człowiek zniszczony. Tak jak Romuald Szeremietiew, który zeznawał w tej sprawie. I wielu, wielu innych. Pojawiała się zawsze tam, gdzie były służby tajne, niejako ręka w rękę z tymi służbami tajnymi. Gdzie jest dziś? Wielu było takich dziennikarzy, jak Anna Marszałek. Może nie tak znanych. Im było łatwiej. Coś mieli podane, mieli pewnego rodzaju ochronę. Ja, można by rzec, do pewnego momentu ją miałem. Bo jeżeli byłem dziennikarzem etatowym, który pracował w życiu, w Telewizji Polskiej, na etacie, w Tygodniku Wprost, na etacie, stała za mną redakcja. Ale później uznałem, że powinienem być freelancerem, że to daje większe możliwości, że nie muszę się tłumaczyć moim szefom z tego, że chodzę po knajpach, czy że gdzieś jadę, że tak naprawdę mogę w ten sposób więcej zrobić. Miałem kontrakt w Telewizji Polskiej, program 30 minut, w programie Oblicza Prawdy, kontrakt w Tygodniku Wprost. Mowa o motywach, o czym mówił pan mecenas. Wysoki Sądzie, kończąc tą pierwszą część, ta druga już będzie krótsza. Chciałem uzupełnić, teraz sięgnąłem jeszcze do notatek, chciałem uzupełnić jeszcze troszeczkę pewne... Ta pierwsza część generalnie miała w takim moim zamyśle spróbować pokazać Wysokiemu Sądowi, jak ja pracowałem, na czym polegała moja praca przez te wszystkie lata. Jakby pokazać też, jak trudna była ta rzeczywistość medialna, która wokół nas, jak trudno mogło być dziennikarzowi śledczemu, który naprawdę dotyka ważnych spraw. Ja myślę, że Wysoki Sąd w jakiejś mierze też tego dotknął. Może nawet nie tyle dziennikarstwa śledczego, co zwykłego dziennikarstwa. Kiedy mieliśmy rozprawę sądową w Pałacu Prezydenckim, w tej sprawie właśnie, i kiedy cztery telewizje miały akredytacje prasowe, telewizja publiczna, TVN, Polsat i Superstacja, Wysoki Sąd pytał, kto będzie robił transmisję, kto będzie robił transmisję na żywo. Wszyscy deklarowali, a potem się okazało, że nie ma tych transmisji na żywo poza transmisją osób, które nie miały akredytacji, a które to robiły. To jest ta rzeczywistość, o której ja próbuję pokazać. Od wielu lat próbuję pokazywać, że ona istnieje,
Każda z tych telewizji ma swojego niezależnego szefa, a jednak wszystkie w tej konkretnej sprawie, dokładnie wszystkie telewizje, Superstacja, TVN, telewizja publiczna, Polsat, zachowały się dokładnie tak samo. Ekipy na zewnątrz, ekipy wewnątrz, kamery, pełne zgody i zero transmisji. Transmisję robi telefonem komórkowym Telewizja Republika, Michał Rachoń. No taka to rzeczywistość. To jest ta właśnie rzeczywistość, o której ja mówię, że ona istnieje, bo ona rzeczywiście istnieje. Jeszcze tytułem tego uzupełnienia, o którym tutaj wspomniałem. Tutaj pani mecenas wspomniała o tym, że pułkownik Tobiasz przedstawiał różne wersje mojego wizerunku. Widział mnie raz tak, raz tak. No generalnie, nawet gdyby ta jego wersja była wersją prawdziwą. Wysoki Sądzie, jaki to był problem w roku 2007, kiedy ja byłem dziennikarzem, który pojawiał się w tamtym czasie w telewizji, choćby w programie 30 minut, który już nie ukrywał się za tą tożsamością różnych osób, bo te tożsamości zostały zdekonspirowane. Wszystkie, jakie miałem, na które używałem innych legitymacji dziennikarskich, które dostawałem od różnych redakcji. W pewnym momencie ta formuła się jakby wyczerpała, ona przestała działać i od pewnego momentu ja znowu wróciłem do uprawiania zawodu dziennikarza śledczego pod prawdziwym nazwiskiem. No trudno było na przykład robić mi materiały telewizyjne pod nazwiskiem Stefan Kukulski, to by było nielogiczne, więc wróciłem do swojego prawdziwego nazwiska i pokazywałem się wtedy w mediach, choćby w programie 30 minut i w innych, choćby w wiadomościach, więc jaki to problem było zobaczyć, jak wygląda Sumiński, no takie choćby kwestie. A jeśli chodzi o rejestrację, no dokładnie to pani mecenas powiedziała, to naprawdę te dowody prokuratury, te dowody prokuratury są naprawdę miażdżące dla, w moim przekonaniu, oceny profesjonalizmu prokuratury. Wysoki Sądzie, ja myślę sobie tak, że że jeszcze tylko króciutko dopuentuję. Tę pierwszą część i już później to sprawnie pójdzie w tej części drugiej. Celem kwestii uzupełnienia, właśnie to chciałem jeszcze spuentować, bo sobie to zanotowałem w przerwie, że pan prokurator powiedział, że użył takich słów, no może ich nie zacytuję, ale sens pewnie oddam, że proces, toczący się proces ustalił moją winę. Ja mam głębokie przekonanie, a sądzę, że ci, którzy uczestniczyli w tym procesie, a są tu takie osoby, które uczestniczyły we wszystkich rozprawach, mam wrażenie, że chyba na innych procesach byliśmy niż pan prokurator, bo przecież każdy, kto chodzi na te rozprawy, widzi doskonale, że ten proces nie wykazał żadnej mojej winy. Wykazał całkowitą moją niewinność, wręcz bym tak powiedział. Natomiast wykazał też ponad wszelką wątpliwość, że była to zwyczajna kombinacja operacyjna służb tajnych. Więc mam wrażenie, że pan prokurator chyba na inne procesy chodził niż tutaj ja i niż większość zebranych. Ta moja pierwsza część wypowiedzi generalnie jakby odnosiła się do tego, bym spróbował Wysokiemu Sądowi przedstawić moją pracę jako dziennikarza. Ja bym ją zawarł w takim jednym zdaniu, które mi przychodzi na myśl, że ta praca była troszkę pracą kogoś. Porównuję może tą sytuację do turysty, który przychodzi do rekinarium, ogląda rekiny z zapancernej szyby, ale może też, jeżeli ma ochotę, chociaż niekoniecznie to jest wskazane, wejść do tego rekinarium i z tymi rekinami sobie popływać. No to wiadomo, że z zapancernej szyby, z zabiórka, operując tylko na papierach, jest wygodniej, jest bezpieczniej. A zupełnie inna sytuacja, gdy się z tymi rekinami w rekinarium pływa.
Ja w jakiejś mierze z nimi pływałem. Stosowałem to i wtedy nad granicą w Telesporu i później, kiedy rozmawiałem z Rażniakiem, z Pershingiem, z innymi. Ja pamiętałem, że to są niebezpieczni ludzie. Przecież to był przełom lat 90. i nowego wieku. To była trochę inna rzeczywistość, jeśli chodzi o Pruszków. Wtedy wybuchały samochody na ulicach, wtedy było niebezpiecznie. I ja zawsze idąc na te spotkania pamiętałem o tym, że to są ludzie, którzy mają na rękach krew innych ludzi. Że dla nich zabić czy odebrać komuś zdrowie to wcale nie jest coś skomplikowanego. A potem po takiej rzeczywistości, funkcjonowaniu w niej, wrócić do domu, do normalnego świata, odrabiać z dziećmi lekcje. Bardzo trudna rzeczywistość. To jak sięgam pamięcią wstecz, nie wiem, czy po raz drugi stać byłoby mnie na podobne rzeczy. Pewnie nie. To jednak od tamtej pory wyobraźnia pokazała mi wyobraźnię i rzeczywistość, co się może stać. Więc ja tak funkcjonowałem, to próbuję sądowi tutaj przez ten w ciągu tego mojego wystąpienia pokazać najlepiej jak potrafię. No między innymi dzięki takim kontaktom to było cały czas takie jakby rozgrywanie. Na przykład od tych ludzi, później dostałem potwierdzenie od policjantów, ale między innymi od tych ludzi dostałem informacje, na przykład tego typu, to jest tylko przykład, że oficer, szef Wydziału Narkotykowego Komendy Stołecznej nazywa się Korzeb i że jego dwaj bracia cioteczni, to Henryk i Wiesław Niewiadomscy, przywódcy tak zwanego Wołomina. Jeden ma pseudonim Dziad, drugi pseudonim Wariat. Oni największe zyski mieli z handlu narkotykami, a ich brat cioteczny, który jeździł do nich służbowo, był szefem komendy, naczelnikiem Wydziału Antynarkotykowego Komendy Stołecznej Policji. Ja mogłem uzyskiwać, i później działało też w drugą stronę, że ja od ludzi, którzy mieli jakieś tam związki z Wołominem, próbowałem zdobywać coś o Pruszkowie. To te działania krzyżowe cały czas. Na tym to polegało generalnie. Wejść do jednych, wejść do drugich. Oni mnie generalnie brali za takiego trochę, nie chcę użyć złego słowa, ale no naiwniaka, tak, że można go gdzieś tam podprowadzić i tak dalej, którego można próbować w jakiś tam sposób wykorzystać. Ja tę rolę starałem się przyjmować, bo ona przynosiła korzyść, bardzo konkretną, wymierną korzyść w postaci mega informacji, które oczywiście później trzeba było weryfikować. Dla mnie to zawsze było klucz, informacja. Nie znajdzie ani sąd, ani żadna prokuratura, żadnych moich rozmów, gdzie ja kiedykolwiek chciałem dla siebie jakieś pieniądze. Nie było takich rozmów. Dla mnie zawsze klucz była informacja. Potwierdzić coś, zweryfikować coś. To jest to, czym żyłem. Uważałem, że to jest to, co powinienem robić. I nie chcę powiedzieć, że wszystkie środki do tego służyły, bo tak nie było. Bo jednak pamiętałem o tej cienkiej, czerwonej linii, ale jednak to był taki cel, do którego dążyłem, widząc, ile jest tych utajnionych, strasznych, smutnych historii wokół nas, które są zakłamane, które są manipulowane. No była tego naprawdę, naprawdę olbrzymia ilość. Nie chcę już dłużej tego wątku kontynuować, bo tak jak mówił pan mecenas, mógłbym o tym mówić pewnie do rana, ale to nie o to chodzi. Spętowałbym to może tą pierwszą część takimi słowami, w których bym poprosił Wysoki Sąd, żeby spróbował do tej sprawy, tak jak powiedziałem na wstępie, spojrzeć troszkę, wejść troszkę w to, co mówi Piotr Wojciechowski. Popatrzeć na to jako tą historię, w której uczestniczymy, jako na pewnego rodzaju grę służb tajnych, pewnego rodzaju historię, w której nie zawsze wszystko widać, by oprócz umysłu, rozumu, spojrzeć na to też trochę sercem, bo serce nie argumentuje, tylko ono nam mówi, jak rzeczywiście to wygląda i myślę, że każdy czuje, gdzie jest prawda, jeżeli spojrzy na pewne sprawy nie tylko rozumem, ale też właśnie też trochę, chociaż trochę uwiarygodni, czy jak u św. Antoniego Macierewicza. Były też inne rzeczy, które właśnie w tym procesie jednoznacznie pokazują. Same słowa Tobiasza w pierwszych zeznaniach, słowa w zeznaniach Lichockiego, który później całkowicie zmienia tę wersję, ewoluuje ona znacznie u niego, jednoznacznie pokazują, kto był pierwszą przyczyną całej tej historii. To był pułkownik Leszek Tobiasz. Bez tej osoby nie byłoby tej historii.
Ja zadam teraz pytanie, które w moim przekonaniu jest pytaniem absolutnie kluczowym. Absolutnie kluczowym. Czy mieliśmy do czynienia z prowokacją? Czy mieliśmy do czynienia z prowokacją? Leszka Tobiasza. Moim zdaniem to pytanie jest tak ważne, że chciałbym je powtórzyć, żeby ono się nam wszystkim wyryło w pamięć. Czy to była prowokacja pułkownika Tobiasza? Myślę, że po zapoznaniu się na spokojnie ze wszystkimi aktami, zeznaniami w tej sprawie, nikt nie może mieć wątpliwości, że to była prowokacja pułkownika Leszka Tobiasza. Skąd o tym wiemy? Mówi o tym właśnie Marian Cypel, naciskany, przymuszany do nawiązania tych kontaktów z biskupami Głodziem, Dydyczem, odmawia, dochodzi do pewnego sporu między nim a Tobiaszem. Mówi o tym, bardzo mi niechętny. Ja wiedziałem, że będzie mi niechętny, bo wbrew temu, co chciał tutaj stworzyć jako pozór, człowiek, który atakował mnie za filmy o WSI, gdy przedstawiałem WSI jako organizację przestępczą, a on wtedy za mną, marszałek, zaatakował mnie i Grześka Górnego, Michał Majewski, dzisiaj się stroi w szaty wielkiego opozycjonisty, dziennikarza, nazwijmy to prawicowego, choć dziennikarze nie powinni być prawicowi, lewicowi, tylko po prostu powinni być dziennikarzami. I wiedziałem, że będzie mi niechętny, a mimo to bardzo chciałem, żeby zeznał w tym procesie. Dlaczego? Dlatego, że napisał artykuł, który Wysoki Sąd ma w aktach sprawy. I w tym artykule są właśnie też słowa tego niechętnego mi człowieka, Majewskiego, który przecież pisze o tym, że zacytuję ten fragment, przypomnę go, on jest w aktach sprawy, ale w mowie końcowej przypomnę go. Mówi o tym, że Leszek, mówi o Tobiaszu, powiedział, że to są materiały, które mają znaleźć się w aneksie i można zorganizować kasę, żeby to jednak z aneksu wypadło. Zrozumiałem, że chodziło o organizowanie kasy od biznesmenów i firm, które się we wstępnym dokumencie pojawiły. Odpowiedziałem mu, czyli Tobiaszowi, że nie będę organizował żadnej kasy, bo będę w kontrwywiadzie, bo będąc w kontrwywiadzie nie popełniłem przestępstw i nie wchodzę w takie projekty, odpowiada nasz rozmówca z kontrwywiadu. To pisze bardzo mi niechętny, który zapewne utopiłby mnie w łyżce wody, dziennikarz Michał Majewski, który zresztą w tym sądzie, starając się oczernić mnie jak mógł, musiał przyznać, że ten fragment mówi o prowokacji pułkownika Tobiasza. I trzecia rzecz, moim zdaniem najbardziej istotna. Co mówi o tym, że to była prowokacja? Albo kto? Mówi sam pułkownik Leszek Tobiasz, który na starcie, na samym początku tej historii mówi, nagrywając to na taśmie, to jest prowokacja. To jest prowokacja. Innymi słowy, Wysoki Sądzie, mieliśmy do czynienia całkiem niedawno z kilkoma głośnymi procesami. Z kilkoma bardzo głośnymi procesami, które no, wywołały pewien rezonans w opinii publicznej. Ja tutaj chciałem zacytować fragment dotyczący tych procesów, a w zasadzie werdyktów. A w zasadzie werdyktów. Mówię oczywiście o procesach dotyczących pani Pazura, a zwłaszcza pani Sawickiej, gdzie sąd apelacyjny stwierdza, demokratyczne państwo ze swej istoty wyklucza testowanie uczciwości obywateli, czy dokonywanie wyrywkowej na chybił trafi kontroli tej uczciwości przy użyciu w tym celu tajnych i podstępnych metod. Postępowanie takie jest cechą i praktyką państwa totalitarnego. To sąd apelacyjny, a Sąd Najwyższy, bo sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, dodaje, nie może być takiej sytuacji, że kreuje się przestępstwa na zasadzie, że się prowokuje do ich popełnienia. Prezes Fundacji Helsińskiej Adam Bodnar dodał po tym zeznaniu. Bardzo się cieszę, że Sąd Najwyższy siłą swojego autorytetu w ten sposób się wypowiedział, interpretując nic innego, tylko obowiązujące tutaj coś uciąłem, pewnie prawo. Jest to jeden z ważniejszych wyroków w historii naszej demokracji. Można się tylko cieszyć, że zabrało to obecnie waloru orzeczenia Sądu Najwyższego, bo skuteczność takiego wyroku dla całego systemu prawnego i funkcjonowania państwa jest o wiele większa niż wyrok Sądu Apelacyjnego. Innymi słowy, Sąd Apelacyjny, Sąd Najwyższy stwierdzają, że nie wolno prowokować nawet legalnie działającym służbom do popełnienia przestępstw.
A co dopiero w przypadku pułkownika Leszka Tobiasza? Mieliśmy na tej sali sądowej chyba w sumie łącznie kilkanaście osób, specjalistów, oficerów służb tajnych, dowódców, ludzi, którzy kierowali służbami tajnymi, którzy się w tym specjalizowali, którzy jednoznacznie mówili zawsze to samo, że albo działanie pułkownika Leszka Tobiasza było wielkim nadużyciem, albo nawet przestępstwem, ale że nie wolno mu było tego robić. Jeżeli więc nie wolno prowokować legalnie działającym służbom, to co dopiero człowiekowi, który prowadzi jakieś operacje, prowokuje do przestępstwa na własną rękę. Innymi słowy, po stwierdzeniach Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, ja chciałbym zapytać, właściwie co ja tu robię? Co ja tu robię na tej sali? Gdybyśmy żyli, już abstrahując od wszystkiego innego, gdybyśmy żyli w kraju anglosaskim, nie żyjemy, ja wiem, oczywiście o tym pamiętam, ale ostatnie jakby zmiany w prawie też idą w tą stronę, że obowiązuje zasada zatrutego drzewa. No to tej historii już by dawno nie było, tak? Bo to, co zrobiła pani mamę i pan Michalski, podsłuchiwanie, to co dzisiaj była mowa o tym, podsłuchiwanie moich obrońców, przekazywanie gdzieś tam dokumentów z akt sprawy pułkownikowi Jackowi Mące do jego prywatnej sprawy, jakieś tam inne historie tego typu. Po takim werdykcie, po takiej ocenie, jak sędzia Piotr Gonciarek był łaskaw ocenić pracę tych prokuratorów, to tak naprawdę w tym miejscu już ta sprawa by się zakończyła, bez względu na wszystko inne. Poszła dalej. Mamy prowokację. Chyba nikt nie może mieć wątpliwości, kto śledził tę sprawę, że to była prowokacja. Że to była prowokacja. Wracam właśnie do tego punktu, o którym Wysoki Sąd mówił. Że bez pewnych osób nie byłoby tej sprawy. To pułkownik Leszek Tobiasz był pierwszą przyczyną, bez której nie było, która zainicjowała tę sprawę, bez której nie byłoby w ogóle całej tej historii, tych wszystkich spotkań. Wysoki Sądzie, troszkę już opowiedziałem o pułkowniku Leszku Tobiaszu, przynajmniej dotknąłem tego tematu. Pamiętam, jak w trakcie jednego z posiedzeń próbowałem o tym mówić troszkę szerzej, wtedy prokurator mówił o tym, że próbowałem pokazać właśnie, jaką postacią był pan pułkownik Tobiasz, jak niewiarygodną, że trudno mniejszą wiarygodność. I wtedy prokurator mówił, że jakie to ma znaczenie dla sprawy, czy on był przestępcą, czy inwigilował Kościół katolicki, czy był szantażystą i tak dalej, że to nie ma znaczenia. Ja powtórzę wtedy moje argumenty, kontrargumenty, ponieważ jest to mowa końcowa, więc je powtórzę, że to nieprawda, co powiedział pan prokurator. Gdyby było tak, jak mówi prokurator, to policjanci tropiący na przykład tych, którzy napadają na banki, nie zaczynaliby od kartoteki tych, którzy w przeszłości napadli na banki. Ci, którzy tropią pedofilię, nie zaczynaliby od rejestru pedofilów. I tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, to, co robimy w życiu, to pokazuje, kim tak naprawdę jesteśmy, że pewne sytuacje z naszego życia mówią o nas. Jeżeli pułkownik Leszek Tobiasz całe swoje życie, a tak rzeczywiście było, zajmował się różnymi kombinacjami, grami, niszczeniem ludzi, szantażowaniem ludzi, rozmaitymi takimi typu działaniami, to nie można mówić, że to jest bez znaczenia dla jego wiarygodności. To nie jest bez znaczenia dla jego wiarygodności. Jesteśmy tym, co robimy. Każdego dnia, każdego roku. To, czemu się poświęcamy. Nie wiem, nie chcę się tutaj kreować na tle pułkownika Leszka Tobiasza. Dlatego może nie będę tutaj mówił, co ja w tym czasie robiłem, kiedy pułkownik Leszek Tobiasz niszczył innych ludzi. Ja nie niszczyłem innych ludzi. Ja, jeżeli nawet jako dziennikarz śledczy dotykałem pewnego zła i pokazywałem to zło, pamiętałem, że za tym złem stali konkretni ludzie. Pamiętałem, że mieli matki, ojców, dzieci, że ich cierpienie, jeżeli pokazałem okiem kamery jakąś nieprawidłowość albo zło, jest cierpieniem ich bliskich. Pytałem wtedy Andrzeja Witkowskiego, prokuratora, który także, jak dobrze wykonał swoją pracę, to nie było ludzkiego uśmiechu, tylko były ludzkie łzy. Jak ty sobie radzisz? Jak dobrze wykonasz swoją pracę, ludzie idą do więzienia. On mi wtedy opowiadał, gdybym oskarżył jednego niewinnego,
I ten człowiek okazałby się niewinny, nie znalazłbym sobie miejsca na tej ziemi. Sumienie by mi nie pozwoliło żyć. Wolę wypuścić 99 winnych niż oskarżyć jednego niewinnego. Jakże inne działanie od większości prokuratorów i w zasadzie wszystkich prokuratorów, którzy występowali w tej sprawie. Coś wskazuje na winę, coś wskazuje na niewinność. Idźmy do sądu. Nie patrzę na to, że to jest wiele lat cierpienia ludzkiego, że to jest męczenie, że cierpią bliscy, cierpi cała rodzina, a później wyłuskują tylko to, co pasuje im do tezy, całkowicie marginalizując, a nawet chowając to, co im tą tezę podważa. Widzę rok 2008, gdzie jak widzieliśmy nawet dziś, prokurator bardzo łatwo przenosił rzeczy z roku 2008 do aktu oskarżenia, który dotyczy grudzień 2006, styczeń 2007, ale inne rzeczy, które już podważały akt oskarżenia, bardzo ładnie wyrzucał, omijał. Mówił, że są nieważne, bo nie są z tego okresu. To jest właśnie to działanie prokuratury, które jest nie tylko nieprofesjonalne, ale jest po prostu szalenie nieuczciwe, bo ono jest krzywdzące ludzi. Nie ma nic wspólnego z przestrzeganiem prawa. Widzieliśmy to dzisiaj, jak pan prokurator bardzo ładnie, no, wzorcowo wręcz pokazał, jak prokurator, jaki nie powinien być prokurator. Uczciwy prokurator. Wysoki Sądzie, jeżeli jestem przy pułkowniku Leszku Tobiaszu, wrócę jeszcze na chwilkę do niego, ale chciałbym wrócić, nawiązać chwilkę do pułkownika Aleksandra Lichockiego, bo w zeznaniach, w ogóle w historii, jaką odkryliśmy tutaj w tym sądzie podczas procesu, też się pojawiły rzeczy, w moim przekonaniu, absolutnie niezwykłe, które są wyjątkowe. Taką rzeczą była na przykład ta sytuacja, w której ja zadawałem pytania Aleksandrowi Lichockiemu. On w pewnym momencie czuł się bardzo pewnie i odpowiadał na te pytania, a został zapędzony w kozieluk. To były pytania dotyczące jego rozmów z Przemkiem Wojciechowskim. Ale może zanim do tego, ja przedstawię w moim przekonaniu wersję, jak to się odbywało naprawdę, po kolei, płynnie, w parę minut i później za chwilkę wrócę do tego wątku, o którym w tej chwili wspomniałem. Wszystko zaczęło się od pułkownika Leszka Tobiasza. To widać po zeznaniach Cypla, widać także po zeznaniach, jak wspomniałem, początkowych Lichockiego, który rozpostarł tą sieć, szukał ofiary, która w nią wpadnie, ofiary łatwego zarobku. Taką ofiarą stał się pułkownik Aleksander Lichocki, który miał wtedy wielkie problemy. Wiemy, że sprzedał mieszkanie, że to, co próbował ukryć, że żona rzeczywiście chorowała na ten nowotwór, to rzeczywiście była prawda. Szukał łatwego zarobku, wytworzył pewną wizję przed pułkownikiem Tobiaszem. Ten nagrywał rozmowy z nim i na pewnym etapie przedstawił to Aleksandrowi Lichockiemu. Aleksander Lichocki od tego momentu stał się takim, może nawet nie chłopcem na posyłkiem, tylko nie chcę użyć obraźliwego słowa, no ale nie chcę powiedzieć, że niczym ktoś łowczy, tak? Ale rzeczywiście jak wypuszczony na łowy. To trochę sytuacja agenta, który złapany przez jakiś obcy wywiad, zamiast trafić do aresztu, pracuje na rzecz tego nowego wywiadu przeciwko wywiadowi poprzedniemu. Aleksander Lichocki stał się de facto takim człowiekiem. Skąd my to wiemy? Wracam teraz do tych zeznań, do tej rozmowy z Przemkiem Wojciechowskim. Wysoki Sąd pamięta, jak ja mówiłem o tym, że dysponuję pewnymi nagraniami rozmowy pomiędzy Lichockim a Wojciechowskim. I Aleksander Lichocki niczemu nie zaprzeczył, tylko mówił, jak to mogło wyjść. Dlaczego, jak on mógł, czyli Przemek Wojciechowski, nie uszanować tajemnicy dziennikarskiej? To jest skandal. Można powiedzieć językiem potocznym, wsypał się. O czym on mówił wtedy w rozmowach z Przemkiem Wojciechowskim, co Przemek, zwłaszcza w tych pierwszych zeznaniach w roku 2008, potwierdził później po wielu latach, tam już kilku rzeczy nie pamiętał, ale w tych pierwszych zeznaniach bardzo mocno to potwierdzał przecież, kiedy mówił o tym, że przychodził do Przemka Wojciechowskiego, mówiąc o tym, że Antoni Macierewicz jest rosyjskim agentem, że może dostarczyć mu na to dowody, żeby Przemek, który wtedy pracował w superwizjerze w TVN, zrobił o tym materiał. Przemek podjął z nim grę i mówił, robimy, Oleczku,
robimy ten materiał. Upowiadomił o wszystkim Macierewicza, ale przed Aleksandrem Lichockim przedstawiał się jako ktoś, kto jest zainteresowany zrobieniem tego materiału. I Aleksander Lichocki podsyłał mu fałszywe informacje na temat Antoniego Macierewicza, fałszywych świadków. Za wszelką cenę chciał w jakiś tam sposób docisnąć, żeby taki materiał powstał. Nie powstawał, Przemek prowadził z nim grę na zwłokę. W konsekwencji trafił do Anny Marszałek i zaczął jej opowiadać, że aneks można kupić na rynku. Aneks można kupić na rynku. I teraz, kiedy te dwie rzeczy miały miejsce, ta z Przemkiem Wojciechowskim i ta z wizytą Lichockiego u Anny Marszałek z dziennika. Kiedy? W roku 2008. Obydwie miały miejsce w roku 2008. Aleksander Lichocki przyznał na tej sali, że od jesieni 2007 roku wiedział o tym, że prokuratura prowadzi przeciwko niemu postępowanie. Przyznał, że to wiedział. Później zorientowawszy się, że się, mówiąc językiem potocznym, wsypuje raz za razem, powiedział w pewnym momencie, no tak, ale ja to przecież wiedziałem od Sumnickiego. Porównajmy zatem, co robi w tym okresie pierwszej połowy roku 2008 Lichocki i Sumniński. Aleksander Lichocki podchodzi do Przemka Wojciechowskiego, wiedząc już o tym, że prokuratura prowadzi przeciwko niemu śledztwo, bo przyznał, że wiedział. Od jesieni 2007 roku. Podchodzi do Przemka Wojciechowskiego z informacjami o rzekomej agenturalnej działalności Antoniego Macierewicza. Nie uzyskawszy tego, na czym mu zależało, czyli filmu, idzie dany marszałek, mówiąc, że aneks jest do kupienia na rynku. Mnie przedstawia wtedy wizję chorej żony. To jest ta gra z tymi pieniędzmi. Ciągnie mnie, podsyła mi coraz więcej informacji o księdzu Popiełuszce, oczekując czegoś w zamian, oczekując tego, bym ja go poznał z jednym, z drugim, ma jakieś żądania, oczekiwania względem poznania z profesorem Mirosławem Piotrowskim, z jednym człowiekiem z Armiru, jeszcze z innymi osobami. To wszystko się intensyfikuje na początku roku 2008, kiedy Aleksander Lichocki już doskonale wie, że prokuratura prowadzi przeciwko niemu postępowanie. I co jest najciekawsze? Wie, że to jest postępowanie z donosu pułkownika Leszka Tobiasza. Wie o tym, bo przecież przyznał się do tego w sądzie. I co robi Aleksander Lichocki z tą wiedzą? Cały czas się z Tobiaszem spotyka, aż do samego końca, aż do momentu zatrzymania. Bym prosił Wysoki Sąd, a w zasadzie każdy może zrobić to ćwiczenie na tej sali. Wyobraźmy sobie, że mamy kolegę czy przyjaciela. Wiemy o tym, że ten kolega czy przyjaciel złożył na nas zawiadomienie do prokuratury, że popełniliśmy przestępstwo. Mamy świadomość, że możemy iść za to przestępstwo do więzienia. Czy na gruncie logiki i zdrowego rozsądku dalej utrzymujemy z tym kolegą dobre, serdeczne relacje? Przecież to jest absurd. To jest czysty absurd. Jest tylko jedna, jedyna rzecz, która może wytłumaczyć zachowanie Lichockiego, który mimo wiedzy, że Tobias złożył na niego zawiadomienie do prokuratury i że w wyniku tego postępowania Lichocki może mieć problemy, on cały czas utrzymuje z Tobiaszem do samego końca dobre koleżeńskie relacje. Do samego końca. Jeszcze do spotkania w Zaborku w kwietniu 2008 roku. Do samego końca. Ba, mnie ciągnie na to spotkanie, chociaż nigdy wcześniej mnie na żadne spotkanie tego typu do cypla nie ciągnął. Na to tylko jedno jedyne w kwietniu 2008 roku. Aleksander Lichocki przyznał, że wie, że prokuratura prowadzi przeciwko niemu śledztwo, jeszcze raz to podkreśla. Wie, z czyjego zawiadomienia jest to śledztwo i z tym człowiekiem, z powodu którego zawiadomienia jest to śledztwo, utrzymuje do samego końca serdeczne relacje. Prawdopodobnie jest to jedyny przykład w historii sądownictwa, chyba nie tylko polskiego, takiego zachowania. Można je wytłumaczyć tylko w jeden jedyny sposób. Został wzięty na smycz i był prowadzony, użyję tej przenośni, nie chcę obrazić Aleksandra Lichockiego, jak pies. Był prowadzony jak pies. I to, co dzisiaj zrobi pan prokurator, to jest dokładnie, wypisz, wymaluj ciągłość tego. Wiedział, że nic mu się nie stanie. Że jest poukładany z prokuraturą, że w tej sprawie, którą on połasił się na tą pułapkę Tobiasza, wpadł w nią i że teraz musi wciągnąć w tą pułapkę innych. I rozpoczyna rozmaite gry, spotykając się ze mną dziesiątki razy, jaki to problem zainicjować jedną czy drugą sytuację, wytworzyć taką czy inną wizję. Jaki to problem? Żaden problem.
Aleksander Lichocki rozpoczął tę operację i prowadził ją do samiuteńkiego końca. I to jest jedyne logiczne wytłumaczenie, że został wzięty właśnie na smycz, że się poukładał z prokuraturą od samiuteńkiego początku. Od samiuteńkiego początku. To była dla niego niełatwa rola. Domyślam się, że to nie musiała być wcale łatwa rola. No ale wypełnił ją. Wypełnił ją do samego końca. Być może, mogę nawet to zakładać, że być może nawet niekoniecznie chciałem jej od razu topić. Mogę to zakładać. Nie mam na ten temat wiedzy. Ale w pewnym momencie, jak doszedł do przekonania, że albo jego los, albo mój, no to się nie wahał, tak? Postanowił mnie zniszczyć, bronić siebie ze wszystkich sił i to się de facto zaczęło dziać. I dalej to już poszła kula śniegowa. Tak to dokładnie było. Pytanie jest takie. Czy na bazie dostępnej wiedzy, na bazie faktów, które są w tej sprawie, odpowiedzmy sobie na to pytanie. To sąd, oceniając tę sprawę, musi, jak będzie chciał, odpowiedzieć na to pytanie, czy tak mogło być. Czy tak mogło być. W oparciu o szereg przesłanek, które układają się w logiczną ciągłość, bo mówię, nie ma innego wytłumaczenia. Dla dobrych, serdecznych relacji Lichockiego z Tobiaszem do samego końca, gdy pół roku wcześniej, co najmniej pół roku wcześniej, bo to mogło być dużo wcześniej, niekoniecznie jesień, to mogło być nawet lato 2007, Lichocki wie, że będzie miał z powodu Tobiasza straszne problemy. Później oczywiście do tej historii zostaje zaprzęgnięty Bronisław Komorowski, który bardzo chciał poznać aneks. Znał go, miał do niego dojść jeden i drugi. To nie jest tak, jak powiedział pan prokurator, jak próbowali przedstawiać to państwo, że gdzieś tam przypadkowo padło na panią Jadwigę Zakrzewską, bo to był ten sam okręg wyborczy. No przecież w pewnych kręgach, zresztą myślę, że wyszło to na tej sali rozpraw, doskonale wiadomo, jak bliskie i serdeczne były relacje pani Jadwigi Zakrzewskiej z panem Bronisławem Komorowskim. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że były jeszcze bliższe niż to wyszło na tej sali rozpraw i w tym miejscu się zatrzymam. Pułkownik Leszek Tobiasz doskonale o tym wiedział. Wiedział, jak dotrzeć do Bronisława Komorowskiego, który wszedł w to rzeczywiście jak w masło, bo chciał zdobyć ten aneks, bo jego to bardzo interesowało. Lichocki przez Buczyńskiego, Tobiasz przez Zakrzewską i tak to się kręciło. W pewnym momencie sam Komorowski się przestraszył, w czym on bierze udział i rzeczywiście był zapewne w jakiejś mierze przerażony, że wszedł w takie relacje, nazwijmy to po imieniu. Ja nie jestem prawnikiem, Wysoki Sądzie, ale jeżeli druga osoba w państwie mówi o tym na propozycję zdobycia w sposób nielegalny, najbardziej tajnego dokumentu w Polsce, mówi, wyraziłem zainteresowanie. Czym? Zdobyciem w sposób nielegalny, sprzeczny z prawem, najbardziej tajnego dokumentu w Polsce, no to co to jest, jeśli nie przestępstwo? Tak wyglądała ta historia. Oczywiście w wielkim, wielkim skrócie, bo w międzyczasie była ta tajna narada, jakiej w historii nie było chyba nigdy, z której nie powstał żaden dokument. No a później to się już w jakiś sposób nakręciło. Tobiasz został wzięty pod ochronę. Wszystkie te sprawy, jak już mówiłem wcześniej, wokół niego wyczyszczono. Miał jechać do Kazachstanu, no zbuntował się troszkę i nie pojechał, ale sprawy karne ukręcono im wszystkim, mówiąc potocznie, głowę. Tobiaszowi de facto nic się nie stało. No tak to wyglądało. Co jeszcze o tym świadczy? Mamy to zatrzymanie 13 maja. Sąd pierwszej instancji, tak jak powiedział mój pan mecenas, Bogu dziękuję, nie zdecydował się na areszt. Być może byśmy dzisiaj nie rozmawiali. Nie zdecydował się na ten areszt. Pani sędzina nie podjęła tej decyzji. Co robi dalej Tobiasz? Nie jest zwyczajny świadek. Dzwoni do Szuma, dzwoni do innych osób, przychodzi do nich, naciska, próbuje wywierać jakąś presję. Przecież w tamtym czasie moje rozmowy były nagrywane. Kiedy dzwoni do mnie Szum i mówi, że dzwonił do mnie jakiś Tobiasz i mówi, że ja mam zeznawać przeciwko tobie, no to przecież to się nagrało w ABW. Ciekawe, czy to jest w aktach sprawy. Ciekawe. Przecież Szum do mnie mówi na mój nagrywany, podsłuchiwany telefon. Ciekawe, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamieściła tą rozmowę do akt sprawy, czy uznała, że ona szkodzi sprawie. Dla mnie odpowiedź na to pytanie jest retoryczna, bo wiedząc, jak działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
mogę się pewnych rzeczy domyślać. Wysoki sądzie, cała ta historia pułkownika Leszka Tobiasza, Aleksandra Lichockiego, jak już to mówiłem dzisiaj parę razy, była jedną wielką grą operacyjną, w której każdy miał do odegrania jakąś rolę. I tak jak powiedział pan mecenas, nie ja byłem tu główną zwierzyną. Ja nie sądziłem, że zdarzy się coś takiego, że przyjdzie Tomasz Budzyński i złoży te zeznania. Przez 7 lat, po tym jak w tym liście nieszczęsnym napisałem te parę zdań za dużo, No takie miałem informacje, że mu zgotowano piekło, że jego firma mu zgotowała piekło, że miał bardzo, bardzo trudne chwile. I nie chciał mnie znać. I aż do lata tego roku nie mieliśmy kontaktu. On jako sam z siebie, z własnej inicjatywy, zdecydował się, obserwując ten proces i także obserwując zmiany, bo sam przyznał, że gdyby Bronisław Komorowski dalej był prezydentem, pewnie by się na to nie zdecydował. No cóż, każdy ma jakieś obawy. Każdy myśli o swoim losie, więc dwa czynniki zdecydowały. To, że widział poziom zakłamania, załgania, to, że minęło 7 lat, kiedy miał żal do mnie o ten list. Ten list, którym ja napisałem kilka zdań, że on mnie tam delikatnie przestrzegł. Ja przyznaję, że ja to zlekceważyłem. Dopiero później mi się pewne rzeczy zaczęły układać. Dopiero później, tak naprawdę po artykule w dzienniku, to był przełom kwietnia czy początek maja 2008 roku. I tu widać właśnie na tym przykładzie Wysoki Sądzie, jakby Wysoki Sąd analizował akta. Bo powiedziałem, jak się zachował Aleksander Lichocki. Przepraszam, tak skaczę, ale przypominają mi się różne rzeczy, mówię z pamięci. Jak teraz popatrzmy, jak się zachowałem ja. Pierwsza połowa 2008 roku. Ja według Aleksandra Lichockiego też wiem, że prokuratura prowadzi, według Aleksandra Lichockiego, przeciwko mnie postępowanie. Co robię? Czy zacieram ślady? Czy unikam Aleksandra Lichockiego? Mogłem zrobić 1000 rzeczy, napisać jakiś artykuł, przedstawić się, że prowadziłem jakąś grę operacyjną, tak? Wyjechać za granicę na naukę języka. W sposób taki naturalny zniknąć. Zacząć jakieś ślady. 1000 rzeczy mogłem zrobić. Co ja tymczasem robię? I tu mówię o tych swoich błędach, o naiwności. Chodzę na sznurku Lichockiego, tak? On mnie karmi tymi zdawkowymi informacjami na temat śmierci księdza Popiełuszki. Niejako przyciąga mnie do siebie coraz bardziej. Cały czas. I wtedy ja pozwalam, właśnie wtedy, kiedy ja niby wiem o działaniach prokuratury. Niech Wysoki Sąd zważy to na logikę i zdrowy rozsądek. Ja niby wiem o działaniach prokuratury przeciwko mnie i Lichockiemu i pozwalam, żeby Lichocki wysłał na moje konto jakieś pieniądze. Właśnie wtedy, kiedy ja podobno wiem. No przecież to się kupy nie trzyma na logikę i zdrowy rozsądek. Gdybym ja wiedział, to bym uciekał od niego jak od diabła. Proszę o uruchomienie logiki i zdrowego rozsądku. Zawierzmy logice i zdrowemu rozsądkowi. Właśnie wtedy to się dzieje, początek 2008 roku. Właśnie wtedy Lichocki ciągnie mnie, żebym poznawał go z ludźmi, z Armiru, z innymi. Intensyfikuje swoje działania jak nigdy wcześniej. Właśnie wtedy ciągnie mnie do cypla. Właśnie wtedy. Właśnie wtedy to wszystko się dzieje, ta kulminacja działań Lichockiego. Początek 2008 roku, kiedy ja podobno rzekomo wiem i on wie na pewno, bo on się do tego przyznał. Otóż nie. Jeden z nas wiedział. Jeden z nas. Pułkownik Aleksander Lichocki wiedział. Ja nie wiedziałem do samego końca. Zacząłem się czegoś domyślać na początku maja, jak Wysoki Sąd sięgnie do billingów. Sąd zobaczy, że z początkiem maja jest ucięcie. Nie odbieram telefonów od Lichockiego. Zaczynam się domyślać, że coś jest prowadzone, jakaś gra. Nie wiem, o co chodzi. Jestem jak dziecko we mgle. Ale zaczynam się domyślać po artykule w dzienniku, że coś tu jest grane. Przypominają mi się słowa Tomka Budzyńskiego. Przypominają mi się jakieś inne sytuacje. Zaczynam się niepokoić. Z początkiem maja 2008 roku moje rozmowy z Lichockim zanikają. To jest ten moment, kiedy ja nawet jeszcze nie wiem, zaczynam się domyślać. I natychmiast się uciekam od niego, tak? Ale to jest sama końcówka. On wiedział dużo wcześniej. Wiedział dużo wcześniej i prowadził podłą grę na zniszczenie mnie.
Bo go wysłali na to, żeby zniszczył mnie i zniszczył członków komisji. Po to była prowadzona w tym czasie właśnie ta gra z Przemkiem Wojciechowskim. Jak pięknie by to wyglądało. Skorumpowany dziennikarz Wojciech Sumniński, jakieś cieknące dokumenty z Komisji Weryfikacyjnej WSI, a z drugiej strony kto stoi na czele tej komisji, jakby Przemek zrobił ten film? Agent rosyjski, Antoni Macierewicz. Piękne. I Aleksander Lichocki do tego był wypuszczony. Z jednej strony prowadził mnie, a z drugiej strony prowadził Przemka. Nie udało mu się z Przemkiem, poszedł do Anny Marszałek. Że aneks jest na rynku, że można go sprzedać. No znowu działanie na, wydawałoby się, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Jakby się sam zdenuncjował. On wiedział, że nic mu się nie stanie. Pan prokurator dzisiaj to potwierdził. Był pod ochroną. Coś tam. Przetrzymali go chwilę, tak? Musiał odegrać pewną, nie do końca dobrą rolę. Przemek, Piotr Wojciechowski ocenił to tak. Aleksandra Lichockiego do pewnego poziomu poświęcili. Sumniński był odpryskiem tej sprawy. Celem była komisja weryfikacyjna WSI. Tak było. A bo mój mecenas powiedział, polowali na tura, złapali zająca. Tak to wyglądało, Wysoki Sądzie. I to bardzo łatwo można, tylko niestety trzeba mocno to analizować, tak? Zobaczyć, kiedy ja właśnie dystansuję się od Lichockiego. To będzie ten moment, kiedy ja zaczynam wiedzieć, że coś się dzieje. To jest początek maja. Aleksander Lichocki wiedział dużo wcześniej i prowadził swoją podłą grę, która miała doprowadzić do zniszczenia komisji. Co zeznał Tomasz Budzyński? Co zeznał Tomasz? To, co pan prokurator usiłował tak gładko pominąć. Zostawmy tego Budzyńskiego, Winiarskiego. Przecież oni zeznawali na temat wydarzeń z roku 2008. Ale inne wydarzenia z roku 2008 pana prokuratora bardzo zainteresowały i wrzucił je do aktu oskarżenia. Ale Budzyńskiego zostawmy, bo to nam nie pasuje, nam prokuraturze, tak? Co zeznał Budzyński? Po 7 latach, że jego szef i kolega ze szkoły oficerskiej, pułkownik Jacek Mąka, naciskał na niego, żeby wziął udział w grze, która miała uderzyć w komisję weryfikacyjną WSI przeciwko legalnie działającej instytucji państwowej i miał za to dostać posadę w spółce Skarbu Państwa. Takimi metodami grają służby i miał jeszcze spróbować wprzęgnąć do tej historii mnie. Nie zrobił tego. Nie zrobił tego i to był początek jego kłopotów, a po moim liście te kłopoty się zwielokrotniły. Jaka to jest historia? Ile tutaj jest intryg? Ile knowań? Co powiedział jeszcze Tomasz Budzyński? Że Jacek Mąka na pewno nie zrobił tego sam. Na pewno nie zrobił tego sam. Ja chcę powiedzieć, Wysoki Sądzie, z tego miejsca, że bez względu na to, co przyniesie los, bez względu na to, jak zakończy się ta sprawa, ja będę wnioskował do prokuratury, żeby doprowadziła do wyjaśnienia zeznań Budzyńskiego w konfrontacji z Mąką, z innymi. Moim zdaniem to jest na oddzielną sprawę, to jest już zupełnie oddzielna historia, ale nie może tak być, żeby to tak zostawić. Ja jeszcze w tej chwili tego nie robię, bo mam głębokie przekonanie, że patrząc nawet na działania panów prokuratorów, chciałbym poczekać, aż może przyjdą do prokuratury ludzie, którzy rzeczywiście będą pilnować przestrzegania prawa i będą zajmować się przestępcami. To jeszcze jest jakiś proces, może na kilka miesięcy. Ale już dziś deklaruję w tym sądzie, że ja taki wniosek złożę, żeby wyjaśnić te zeznania Budzyńskiego, bardzo dokładnie wyjaśnić. Bo nie może tak być, że wiceszef ABW naciska swojego kolegę ze szkoły oficerskiej, oficera ABW, żeby wdrożyć go do działań przeciwko legalnie działającej instytucji państwowej i żeby on jeszcze naciskał na mnie i takim czy innym sposobem do tego mnie zmusił. Winiarski to już było tylko pewne potwierdzenie, dużo takiego klimatu mrocznego, ale jedne zeznania były tam, w moim przekonaniu, ważne. Jedne zeznania, przynajmniej jeden fragment. Gdy mówi o tym, że Bronisław Komorowski dopytywał o mnie. Przecież Komorowski twierdził, że mnie nie zna, że mnie nie kojarzy. Wszystko to się dzieje w roku 2008. To koło się domyka. To nie jest prosta historia, to nie jest historia zero-jedynkowa, czarno-biała. To wszystko trzeba spokojnie sobie poukładać. No ja nie będę Wysokiego Sądu uczył oczywiście. Wysoki Sąd zrobi tak, jak będzie uważał. Ja tylko pokazuję te aspekty, które ja wychwyciłem, które ja zauważyłem. Ja żyję tą sprawą. Ja z nią zasypiam i z nią się budzę. Ja kiedy rozmawiam z dziećmi, to myślę o tej sprawie od 7 lat. Tak naprawdę, nawet jeżeli jestem w domu, to mnie nie ma. Bo ta sprawa stała się kanwą mojego życia. Na 7 lat odebrali ojca dzieciom. Pan prokurator mówi o karze 2 lat pozbawienia wolności.
Ja już powiedziałem, nie chcę się tutaj użalać, że szkoda, że pan prokurator nie zobaczył, co prokuratura zrobiła z życiem moim, mojej żony i moich dzieci. I za co? Za to, że tak naprawdę starałem się być dobrym człowiekiem, dobrym dziennikarzem, który chodził po polu minowym, po bardzo trudnym terenie, gdzie że wkładałem głowę tam, gdzie nie jeden nie włożyłby palca. Gdzie, jak wezmę pod uwagę kolegów dziennikarzy z połowy lat 90., to nikogo już nie ma na rynku. Dawno zostali zamęczeni przez procesy albo przeszli na drugą stronę, do PR-u, albo wprost, do służb tajnych odeszli. Można powiedzieć, że z tamtego czasu jestem chyba ostatni, a w zasadzie byłem. Coraz nie wiem, jest dziennikarza śledczego. Uniemożliwiono mi uprawianie tego zawodu. Szkoda, że pan prokurator czy jego koledzy, Jan Tamama i Andrzej Michalski, nie zobaczyli, co nam zgotowali. Jak wyrafinowanie to wszystko było prowadzone. Kiedy nam za BW przywozili pismo z Warszawy na wezwanie do przesłuchania, to Wysoki Sądzie kiedy przywieźli nam to pismo? O 6 rano. Zadzwonili do nas do domu punktualnie o 6 rano. A wiesz, dlaczego? Wysoki Sąd, dlaczego? Bo słuchali nas i wiedzieli, że do końca życia godzina 6 rano będzie nam się kojarzyć z kajdankami, z przeszukaniami. Dzieci przerażone na kilka następnych dni. A oni tylko przywieźli pismo. Proszę się stawić. Nie mogli zadzwonić, przecież wezwania telefoniczne są obowiązujące. Nie mogli wysłać pocztą. Nie. Albo nie mogli przyjść o 10 rano, przyszli o 6. Przecież to było świadome wręczenie. Takich działań było mnóstwo. Te wszystkie kontrole, kontrole w telewizji. Wszystkich moich kolegów skontrolowano. I gdy znaleźli pewną różnicę, natychmiast się pojawiła Gazeta Wyborcza i Newsweek. Na zasadzie Sumniński robił defraudację w swoim programie, którego był współautorem 30 minut. Co się okazało? Żadna defraudacja. Jakieś drobne różnice, zresztą z winy księgowości Telewizji Polskiej w rozliczeniu jednej delegacji na kilkaset złotych. Ale zanim to ustalono, jaka to kwota i o co chodzi, to już byli dziennikarze Wyborczy i Newsweeka gotowi, by mnie niszczyć. Ile było publikacji na mój temat? Rozmaitych kontroli. Ile takich podskórnych niszczeń? Gdy w roku 2011 napisałem, bo już stałem na nogach, wstałem z kolan, napisałem książkę Z mocy bezprawia, pierwszą moją autobiograficzną książkę, gdzie w tej książce dziękuję kilkudziesięciu kolegom, którzy mnie spali w najtrudniejszym momencie mojego życia. Są wśród nich księża, dziennikarze, osoby cywilne, niezwiązane ze światem mediów czy kościoła katolickiego. Każda z tych osób dostaje maila zatytułowanego Czy warto pomagać Sumnińskiemu? Dostaje maila i pismo na pod swój adres domowy. Ktoś wykonał dużą pracę. 50 osób, każda dostaje maila i list. Oczywiście odpowiedź jest oczywista. Nie warto pomagać. Cwaniak, kombinator, oszust, drań. Oczywiście pisał to Galanonim. Kilkustronicowe pismo, gdzie fakty zmieszano z mitami. Faktów 5%, mitów 95%. Ale to tak dla niepoznaki, że jakby były same kłamstwa, byłoby łatwiej wykazać, że to kłamstwa. Tak, trudno odróżnić ziarno od plew, nawet jeżeli jest 5% prawdy. Takimi metodami nas niszczono. Potem spotykam na ulicy jednego, drugiego kolegę i on mi zadaje jakieś pytania. Po pewnym czasie już mi się przestało, nie miałem już siły, żeby na te pytania odpowiadać. Za pierwszym, drugim, trzecim razem tłumaczyłem się, a potem nie miałem już siły. Ile rzeczy na mój temat wrzucano do internetu, Gal Anonim, takich kłamstw. Ile takich niszczeń podskórnych. Ile takich działań, o których nawet, one się pozornie wydają niegroźne. Ale jak je tak zsumować, to jak to było niszczące. Wychodzimy z żoną z kościoła, idziemy z dziećmi na lody, przysiada się dwóch panów w garniturach, wielkich byków, zamawiają po kawie i przez godzinę się nie odzywają. Przecież tak się nie robi obserwacji. To było robione, chodzimy za wami, bójcie się, nie znacie dnia ani godziny. I rzeczywiście żona i dzieci się bały, były przerażone. Skończyły rok szkolny w połowie maja, nie poszły już w tym roku do szkoły. Takimi metodami działali ci ludzie. Zastraszyć, zniszczyć, sponiewierać. Pan prokurator mówi o karze. Nie wiem, co mam powiedzieć, panie prokuratorze. Nie chcę powiedzieć, że życzę panu i pana kolegom, żebyście przeszli 1/10 tego, co ja. Ale może powinienem to zrobić. Może wtedy byście coś zrozumieli. Cokolwiek. Że nie wolno tak niszczyć ludzi. Wysoki Sądzie, nie wiem, tutaj jest jeszcze sporo rzeczy, które być może
Być może powinienem powiedzieć, może jeszcze o zasadzie, której nie mogliśmy zastosować. Tak jak mi się udało Aleksandra Lichockiego podczas tego procesu wydobyć coś z niego, troszkę metodą podstępu, gdzie on się odkrył i gdzie się do pewnych rzeczy przyznał. A potem, będąc złapany, zapędzony w kozi róg, zamilkł i powiedział, nie będę więcej odpowiadał. Tak wygląda wiarygodny człowiek według pana prokuratora. Ja miałem taki sam pomysł na wykazanie niewiarygodności Tobiasza. Miałem do niego przygotowanych dużo pytań, bardzo dużo. On w przeciwieństwie do Lichockiego musiałby na nie odpowiadać. Nie udało się tego zrobić. Nie udało się tym samym zastosować tej zasady, o której ja pisałem pismo do Wysokiego Sądu. Zasady bardzo ważnej przecież. Nie jestem prawnikiem, ale przeczytałem, że to jest ważna zasada. Z pana mecenas mi to też potwierdził. Zasada bezpośredniości i ustności. Gdzie bezpośrednio na sali rozpraw można zadawać pytania, można weryfikować. Przecież nawet na filmach, ale także w życiu. Często wiemy, że co innego jest w prokuraturze, a co innego w sądzie, gdy człowiek staje twarzą w twarz, gdy jest konfrontacja, gdy można zadać pewne pytania, gdy można właśnie zastosować pewnego rodzaju zabiegi. Miałem taki plan, gdzie chciałem wykazać właśnie, ile złych rzeczy, ile kłamstw było ze strony pułkownika Tobiasza. Nie udało się tego zrobić. Nie udało się zastosować tej zasady bezpośredniości i ustności. No, zostały te zeznania Tobiasza niezweryfikowane. Bardzo tego żałuję. Pamiętam, jak po śmierci Tobiasza niektórzy do mnie dzwonili i mówili, no być może teraz twoje kłopoty się skończą. A ja myślałem o tym, jak bardzo niedogodny dla mnie jest ten fakt, że Tobiasz nie przyszedł do sądu, bo miałem tyle pytań do zadania mu. I nie mogłem ich zadać i już ich nie zadam. To był fakt dla mnie, już pomijając, że jest to oczywiście zawsze, śmierć jest tragedią, ale mnie ze zrozumiałych względów trudno akurat rozpaczać nad pułkownikiem Tobiaszem. No, nie będę hipokrytą, nie będę mówił, że jakoś na po chrześcijańsku wiadomo, tak, trudno mi mówić, że myśląc o tym człowieku myślę dobrze, chociaż nie żyje. Dla mnie fakt, że on nie mógł zeznawać na tej sali, był wysoce niedogodny. Był czymś bardzo, bardzo złym. Wysoki Sądzie, myślę sobie tak, już tak kończąc, bo nie chciałbym, jeszcze tylko może przejrzę. Generalnie staram się mówić z głowy, bo żyję tą sprawą, jak Wysoki Sąd widzi, ja ona jest dla mnie w zasadzie kanwą tego, co przez ostatnie lata się działo w moim życiu. Jest czymś szalenie ważnym, może najważniejszym. Niestety, sprawa sądowa jest dla mnie, tak to muszę powiedzieć, może nawet czymś najważniejszym. Bo od tego zależy los mój, mojej rodziny i wszystkich spraw, którymi się zajmowałem. Które są ważniejsze nawet niż ja. Dla mnie nawet ważniejsze. Wysoki Sądzie, myślę sobie tak, nie będę już może tego przedłużał. Jeżeli nawet czegoś w tej mowie końcowej nie powiedziałem, to powiedziałem to na pewno na wcześniejszych rozprawach. Sąd to na pewno dobrze pamięta, bo przecież było tych spraw dużo i starałem się do każdej przygotowywać najlepiej jak potrafiłem. Myślę sobie tylko tak, że dostałem, Wysoki Sądzie, w ciągu ostatnich lat, może nawet nie setki, a tysiące listów, pism, maili, dokumentów od różnych ludzi, którzy byli pokrzywdzeni przez prokuraturę, najczęściej przez prokuraturę. Ja nawet zastanawiałem się, czy nie przynieść tych pism, ale doszedłem do wniosku, że albo musiałbym przynieść kilka wybiórczych, bo gdybym przyniósł całość, to nie dałbym rady tego wnieść. Mam to wszystko. Niektóre przekazuję ludziom, którzy mają więcej sił i możliwości z Fundacji Lex Nostra, z innych, żeby jakoś tym ludziom pomogli, żeby okazali im wsparcie. Niektóre listy są tylko po to, by mnie wesprzeć, by w jakiś sposób podzielić się swoimi refleksjami. Często to są zwykli ludzie, dla których ta sprawa jest ważna. Ja takich listów, jak powiedziałem, dostałem tysiące. To jest bardzo rozmaity konglomerat różnych postaci, ale ci ludzie, dlaczego oni do mnie piszą? Myślę, że piszą przede wszystkim dlatego, że nawet nie dlatego, że są często pokrzywdzeni, tylko dlatego, że obserwując tą sprawę w jakiejś mierze widzą trochę siebie, widzą swój los, że
Ta sprawa jest dla nich ważna, jest pewnego rodzaju czymś, co oni sami niejako przetestowali na swojej skórze. Dlatego myślę sobie, że ja na tej sali rozpraw, na tej hajbącej ławie oskarżonych nie siedzę sam i nie mam na myśli tego człowieka, którego nigdy więcej w życiu nie będę chciał widzieć, tyle ile będę musiał. Myślę, że po części ci wszyscy ludzie, którzy mnie wspierali, siedzą tu razem ze mną, są tu razem ze mną. I myślę, że ten werdykt, jaki będzie, to będzie werdykt nie tylko, jak już to powiedziałem, oceniający mnie, ale też oceniający w jakiejś mierze cały dotychczasowy dorobek mojego życia. Wierzę w to głęboko, że będzie to werdykt sprawiedliwy. Dla mnie werdykt dobry. Wysoki Sądzie, sąd zrobi jak zechce, jeżeli miałby to być werdykt skazujący, chyba dla mnie będzie oznaczało, że to nie jest już kraj, w którym chciałbym żyć i za który kiedyś myślałem, że oddałbym wszystko i chciałbym umrzeć. Sąd zrobi tak, jak będzie sądowi dyktowało sumienie i ocena materiału dowodowego. Dla mnie ta sprawa jest czymś najważniejszym, co się wydarzyło w moim życiu. Dlatego proszę Wysoki Sąd o sprawiedliwy wyrok. Po prostu sprawiedliwy wyrok. Dziękuję.